Uwaga, huragan nadciąga! Wszyscy się chowają. Prędkość wiatru przekracza 112 km na godzinę. Brzmi groźnie, ale ten sztorm wieje z prędkością 645 km na godzinę. Zaraz, to takie prędkości istnieją? Owszem, ale żeby zobaczyć te szalejące huragany, musimy polecieć na Jowisza. No to w drogę! Planeta jest ogromna. We wnętrzu tego gazowego olbrzyma zmieściłoby się niemal 1300 ziem. Jest również niebotycznie gorący. Temperatury w jego jądrze sięgają około 24 tysięcy stopni Celsjusza. Niestety nie wylądujecie na Jowiszu. W końcu to gazowy olbrzym i nie ma utwardzonej powierzchni. Ale możecie zapuścić się głębiej w jego atmosferę. Spójrzcie tylko na te przelatujące gęste żółte, czerwone i białe chmury. To one sprawiają, że planeta wygląda tak kolorowo. Prawie jakby była w paski. Jeśli zejdziecie niżej w kierunku serca planety, zobaczycie, że jej atmosfera, w większości składająca się z wodoru i helu, staje się płynem. Dzieje się tak ze względu na potężne ciśnienie atmosferyczne. Samo jądro planety jest obiektem owianym tajemnicą. Naukowcy do dziś nie wiedzą, czy jest kulą stopionego i gęstego gazu, czy utwardzoną skałą o masie 14 do 18 razy większej od Ziemi. W każdym razie zwiedzanie Jowisza nie jest naszym celem. Przylecieliśmy tu, żeby zobaczyć wielką czerwoną plamę. To gigantyczny sztorm szalejący na południowej półkuli gazowego olbrzyma. Jego wierzchnie partie wyrastają ponad 8 km nad szczyty otaczających go chmur. Sam sztorm jest niemal 1,5 raza większy od naszej planety. W 2017 roku sonda kosmiczna Juno zebrała mnóstwo danych o czerwonej plamie. Okazało się wtedy, że ten monstrualny sztorm opada w głąb atmosfery na głębokość ponad 320 km. To od 30 do 100 razy głębiej niż jakikolwiek ocean na Ziemi. Niewykluczone jednak, że te pomiary są nieprecyzyjne, a korzenie sztormu sięgają jeszcze głębiej. Wielka czerwona plama jest chłodniejsza od reszty atmosfery. Pamiętajcie również, że temperatury na Jowiszu spadają do minus 148 stopni Celsjusza w górnych warstwach chmur. Z drugiej strony, im bliżej jądra, tym robi się goręcej. Co ciekawe, najwyższe temperatury zarejestrowano w atmosferze tuż nad wielką czerwoną plamą i wyniosły 1315 stopni Celsjusza. To znacznie więcej niż temperatura lawy na naszej planecie. Astronomowie wierzą, że za takie ciepło mogą odpowiadać fale dźwiękowe i grawitacyjne powstałe wskutek turbulencji sztormu. On sam jednak jest cieplejszy w swoich dolnych partiach niż w górnych. Miłośnicy kosmosu podziwiają ten niekończący się wir od przeszło 150 lat. Jakiś czas temu astronomowie przewidywali, że będzie on stopniowo zwalniał i zmniejszał się, aż całkowicie zniknie. Tak się jednak nie stało. Po przeanalizowaniu danych zebranych przy pomocy kosmicznego teleskopu Hubble'a, badacze odkryli, że wiatry na obrzeżach sztormu nabrały prędkości. W ciągu jednego roku na Ziemi zmiana prędkości wiatru nie przekracza 2,5 km na godzinę. To wprawdzie mała różnica, ale znacząca. Prędkość wiatru na obrzeżach sztormu może sięgnąć nawet 650 km na godzinę. To szybciej niż jakikolwiek cyklon na Ziemi. Ale gdybyście jakimś cudem znaleźli się wokół wielkiej czerwonej planety, bylibyście zawiedzeni. Tu wiatry wieją o wiele wolniej. Naukowcy mieli liczne trudności w pojęciu tajemnicy wielkiej czerwonej plamy. Nie wiedzą na przykład, co ją zasila. Czyżby była to prawdziwa natura Jowisza? Ponieważ jest gazowym olbrzymem, nie ma utwardzonej powierzchni. Co za tym idzie, nie powstaje żadne tarcie, które mogłoby ten sztorm osłabić. Gorące gazy obecne w atmosferze Jowisza zawsze są w ruchu. Unoszą się, opadają, wirują. Zupełnie jak na Ziemi, gdzie zimne i ciepłe powietrze miesza się i wpada na siebie, tworząc gigantyczne sztormy. Astronomowie uważają, że kiedyś kilka olbrzymich sztormów mogło połączyć się w jeden i tak stworzyć wielką czerwoną plamę. Obecnie jednak wciąż się powiększa nieustannie, wciągając chłodne gazy od spodu i gorące z góry. Dodatkowo sztorm może wchłaniać inne, mniejsze wiry. To powoduje, że wielka czerwona plama tylko przybiera na sile. Niestety gęste chmury Jowisza nie pozwalają zobaczyć astronomom, co się dzieje w niższych partiach jego atmosfery. Uczeni od wielu lat spekulują, co może ukrywać wielka czerwona plama. Masywny wulkan? Wątpliwe. Jowisz w większości składa się z gazów. Nie posiada również skorupy, która mogłaby pęknąć i dać ujście lawie z wnętrza planety.
Jest również kilka teorii tłumaczących pochodzenie charakterystycznego koloru sztormu. Przechodzi od białawego i łososiowego do jasno-pomarańczowego i ceglastej czerwieni. Niektórzy naukowcy uważają, że odpowiedź leży poniżej wielkiej czerwonej plamy, bliżej powierzchni planety. Bezbarwna warstwa gazu może wchodzić w reakcję z pochodzącym ze Słońca promieniowaniem ultrafioletowym. Niewykluczone, że stąd bierze się czerwona barwa sztormu. Póki co jednak to tylko teoria. Wy też tak myśleliście? Jowisz nie jest jedyną planetą, która może pochwalić się gigantycznym sztormem. Inny, równie szeroki co Ziemia, szaleje na Saturnie i jest nazywany Wielką Białą Plamą. Sztorm ten ma ogon białych chmur otaczających całą planetę. Występuje co około 30 lat. Sztorm ten faktycznie zaczyna się jako plamka, która potem się coraz bardziej rozciąga. Astronomowie odkryli, że Wielka Czerwona Plama to w rzeczywistości gigantyczny układ błyskawic. W jej górnych partiach może dochodzić do nawet 10 wyładowań na sekundę. Jednak prawdziwą tajemnicą Wielkiej Białej Plamy jest pochodzenie jej energii. Niektórzy naukowcy twierdzą, że może być nią samo Słońce. Inni, że chmurowy wygląd sztormu może uzasadniać jedynie wewnętrzne źródło ciepła, które napędza jego wiatry. Tak czy inaczej, kilka sztormów na różnych planetach Układu Słonecznego to nie jedyne tajemnice, które od lat nie dają badaczom spokoju. Przejdźmy do Plutona, największej znanej planety karłowatej w Układzie Słonecznym i zbadajmy jego atmosferę. Unosi się naprawdę wysoko nad powierzchnią planety i składa się z ponad 20 warstw. Wszystkie one są bardzo zimne i niezwykle mocno zwarte. Swoją drogą nasz Księżyc też ma pewnego rodzaju atmosferę. Nazywa się ją egzosferą. Składa się z helu, neonu i argonu. Jest 10 bilionów razy rzadsza od ziemskiej atmosfery. Gdy tak zwiedzamy kosmos, musimy uważać na czarne dziury. To ciała niebieskie, których przyciąganie grawitacyjne jest tak potężne, że nawet światło z niego nie ucieknie. Ale bywa, że zachowują się jak masywne galaktyczne wulkany i co pewien czas wybuchają. Coś jak ja. Tyle, że zamiast wyrzucać lawę, produkują monstrualne pokłady energii. W wyniku tego zjawiska w otaczających materiałach i gazach powstają gigantyczne dziury. Nie tak dawno temu naukowcy odkryli jeden z największych kraterów we wszechświecie. Radioteleskopy i teleskopy rentgenowskie wykryły supermasywną czarną dziurę, która może powiedzieć, że wiele lat temu dostała napadu złości. Miało to miejsce w gromadzie galaktyk jakieś 390 milionów lat świetlnych od nas. Powstały w wyniku tego zjawiska krater mógłby pomieścić 15 dróg mlecznych. Trochę trudno to sobie wyobrazić. W trakcie naszego kosmicznego wypadu zastanówcie się, czy na pewno warto lądować na nieznanych planetach. W przeciwnym razie skończycie w miejscu takim jak K2-141b. Ta planeta leży poza Układem Słonecznym i na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina Ziemię. Ma płynne oceany, które parują, tworzą chmury, skraplają się i powracają w postaci deszczu. Tyle, że zamiast wody występują tam opady skał. Powierzchnię tej planety pokrywają głębokie na wiele kilometrów oceany lawy. W ciągu dnia temperatury na K2-141b sięgają niemal 2800 stopni Celsjusza. To wystarczająco ciepło, żeby oceaniczna magma wyparowała w atmosferę. Dodajmy do tego jeszcze wiatry wiejące z prędkością nieco ponad 1,5 km na sekundę, które porywają tę skalną parę na zaciemnioną część planety. Tam ponownie staje się płynem i wraca na powierzchnię w postaci skalnego opadu. Nie, kiepskie miejsce na wakacyjny wypad. Za gorąco. Podziękuję. Wyobraźcie sobie nieruchomy, zamarznięty świat. Jest bardzo stary. Ma około 4,5 miliarda lat. Promienie Słońca ledwie go ogrzewają, więc jest pokryty grubą warstwą lodu. Ma mniejszy rozmiar niż nasz Księżyc, ale nieco większy niż Pluton. To Europa, szósty satelita Jowisza i jeden z największych księżyców w naszym Układzie Słonecznym. Ale wiecie, co jest najfajniejsze w tym odległym świecie? Może tam istnieć życie. Astronomowie uważają, że Europa to jedno z najbardziej obiecujących pod tym względem miejsc w Układzie Słonecznym. Wszystko dlatego, że ten księżyc posiada ogromny, słony ocean o głębokości od 64 do 160 km. Tak, owszem, jest on ukryty pod warstwą lodu, której grubość szacuje się na 16 do 32 km.
Jednak wciąż jest to świat potencjalnie nadający się do zamieszkania. Astronomowie twierdzą, że strumienie wody wybuchają z pęknięć w lodowej skorupie i uwalniają zawartość księżycowego oceanu w przestrzeń kosmiczną. Oczywiście dostęp do tak głęboko ukrytego środowiska będzie wyzwaniem dla wszelkich misji poszukujących życia. Z drugiej strony, naukowcy mają już pewne dowody na to, że istnieją znacznie płytsze baseny, które prawdopodobnie leżą bliżej powierzchni Księżyca. Mogą one znajdować się nawet mniej niż 1,5 km pod lodem. Ta informacja jest świetna z dwóch powodów. Po pierwsze, zwiększa to szanse na istnienie życia na Europie, a po drugie, jeśli to prawda, może ułatwić przyszłym misjom znalezienie tych form życia, jeśli w ogóle tam są. Co ciekawe, nowe odkrycie dotyczące tych płytkich basenów jest efektem szczęśliwego przypadku. Naukowiec prowadzący badania, Riley Kulberg, przypadkowo zobaczył prezentację swojego kolegi badającego planety. Pośród wielu zdjęć było jedno, które pokazywało podwójne grzbiety na powierzchni Europy. Kulberg przypomniał sobie, że widział już podobne grzbiety na Ziemi, ale o ile takie formacje są rzadkie na naszej planecie, to na Europie występują o wiele częściej. Kolejne badania sugerowały, że grzbiety na Księżycu Jowisza mogą być wynikiem specyficznego cyklu, podobnego do tego na Ziemi. Ciekła woda zamarza, a następnie rozmarza wewnątrz tafli lodowych, czyli w środowisku o dość wysokim ciśnieniu. To powoduje, że tafla raz po raz przesuwa się w górę, tworząc dwuszczytową strukturę. A przynajmniej tak dzieje się na Ziemi. Jeśli procesy na Europie są podobne, może to świadczyć o obecności płytkich wód na tym Księżycu. Oczywiście temperatura, ciśnienie i procesy chemiczne są na Europie zupełnie inne. I naukowcy nie wiedzą jeszcze, jak zachowuje się tam lód. Dlatego nie są w stanie ocenić, jak głębokie lub duże są kieszenie wodne, ani ile czasu potrzebują na ponowne zamarznięcie. Ale mniej więcej wiadomo, że te miejsca pod lodem na Europie są najprawdopodobniej chronione przed ostrym promieniowaniem Jowisza, uderzającym w powierzchnię satelity. Co z kolei zwiększa szanse na istnienie tam życia. Czy możemy teraz wrócić do tego, że ocean na Europie wydaje się być słony? Czerwone smugi na powierzchni satelity mogą mieć taki kolor ze względu na zawartość chemiczną. Prawdopodobnie są one zamrożoną mieszaniną wody i soli. Jest to dość nietypowe, ponieważ taki skład nie pasuje do żadnej znanej substancji tu na Ziemi. Jeśli chodzi o żółte plamy na powierzchni Europy, mogą one być spowodowane obecnością chlorku sodu. Znacie tę substancję jako zwykłą sól kuchenną. Naukowcy próbowali odtworzyć w laboratorium warunki panujące na Europie. Odkryli, że łącząc wodę, sól kuchenną, niskie temperatury i wysokie ciśnienie, mogą uzyskać nowy rodzaj stałego kryształu. Substancja ta może istnieć zarówno na dnie oceanu, jak i na powierzchni tego Księżyca. Jednak poza tymi informacjami badacze nie wiedzą zbyt wiele na ten temat. Miejmy nadzieję, że odpowiedzi na niektóre z tych pytań poznamy około 2030 roku. Wtedy to prawdopodobnie dotrze tam misja o nazwie Europa Clipper, która zostanie wystrzelona przez NASA. Misja ma odbyć kilka przelotów blisko tego Księżyca i dowiedzieć się, czy może na nim istnieć jakakolwiek forma życia. W ciągu najbliższych kilku lat Europę odwiedzi również należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej misja JUICE. To skrót od angielskiej nazwy oznaczającej ekspedycję badającą lodowe księżyce Jowisza. Ale Europa nie jest jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, na którym istniało lub istnieje życie. W 2003 roku Mars Express, sonda wystrzelona przez Europejską Agencję Kosmiczną, odkryła metan w atmosferze Marsa. Na naszej planecie większość tego gazu w atmosferze jest wytwarzana przez żywe istoty, na przykład przez bydło trawiące pokarm. Jednak naukowcy uważają, że metan był stabilny w marsjańskiej atmosferze przez około 300 lat. A potem w 2006 roku ten gaz niemal całkowicie zniknął z czerwonej planety i stało się to 600 razy szybciej niż uwzględniały to modele badaczy. Pytanie, co wygenerowało ten gaz i gdzie się on podział? Kolejną marsjańską tajemnicą są mikroby, które mogą kryć się pod powierzchnią planety. Byłyby tam chronione przed ostrym promieniowaniem docierającym z kosmosu przez miliony lat.
Naukowcy zasymulowali w laboratorium warunki panujące na Marsie, aby sprawdzić, czy to może być prawda. Ze zdumieniem odkryli, że bakterie mogły z łatwością przetrwać w takich warunkach przez 280 milionów lat. Co oznacza, że gdyby na Marsie istniało życie, moglibyśmy znaleźć na to dowody pod powierzchnią planety, wiercąc w marsjańskiej glebie. W tej chwili na Marsie nie ma wody w stanie ciekłym, więc komórki czy zarodniki po prostu by wyschły. Do tego temperatura gruntu jest podobna do temperatury suchego lodu, innymi słowy bardzo, bardzo niska. A mimo to pod powierzchnią czerwonej planety może żyć 6 rodzajów bakterii i grzybów. Jeden z nich, który miałby największe szanse egzystencji na Marsie, nosi przydomek Conan the Bacterium ze względu na swoją super wytrzymałość. Cóż, pewnie czas pokaże, co uda nam się odkryć. Teraz przenieśmy się na Wenus. W 2020 roku naukowcy ogłosili, że w toksycznej wenusjańskiej atmosferze znajduje się coś, co może sygnalizować istnienie życia. Niestety nie mieli na to dowodów, ponieważ nie było szans na zebranie żadnych okazów mikrobów ani pstryknięcie fotki życia pozaziemskiego. Twierdzili jednak, że odkryli tam substancję chemiczną o nazwie fosfina. I to było rzeczywiście niespotykane osiągnięcie. Jeśli gaz nie powstał na skutek nieznanej nam jeszcze reakcji chemicznej, to w ten proces mogły być zaangażowane jakieś mikroby. Fosfina składa się z 3 atomów wodoru i 1 atomu fosforu. Ten gaz jest toksyczny dla każdej ziemskiej formy życia, która potrzebuje tlenu, w tym dla nas, ludzi. Na naszej planecie fosfinę można znaleźć w miejscach, gdzie nie ma tlenu lub jest go niewiele, na przykład na bagnach i mokradłach. Tworzą je złożone mieszaniny żyjących tam bakterii. Można go również produkować przemysłowo. Jakby się zastanowić, fosfiny w ogóle nie powinno być w atmosferze Wenus. Ten gaz potrzebuje bardzo konkretnego ciśnienia i temperatury oraz ton wodoru, aby w ogóle powstać. Nie byłoby niczym zaskakującym znalezienie go na Saturnie czy Jowiszu, słynnych gazowych gigantach. Ale na Wenus? Całkowicie niespodziewanie. Nie ma możliwości, aby fosfina była naturalnie produkowana na tej planecie. Niewielkie jej ilości mogą powstawać podczas erupcji wulkanicznych, burz z piorunami, wyrzucania minerałów na powierzchnię lub wejścia meteorytów w atmosferę Wenus. Jednak nie aż tyle, jak to oszacowali astronomowie. I to powinno wzbudzić podejrzenia naukowców. Jednak byli oni zbyt szczęśliwi z powodu swojego odkrycia. Prawdopodobnie uznali, że z tego powodu na Wenus może istnieć życie, ale nawet jeśli ten gaz został wytworzony przez jakieś tajemnicze organizmy, pozostaje pytanie, jak przetrwały na Wenus? Na naszej planecie niektóre mikroby mogą rozwijać się w środowisku o kwasowości rzędu 5%, ale nie więcej. Na Wenus jednak chmury składają się prawie w całości z kwasu, zawierają ponad 90% kwasu siarkowego. Wenusjańska atmosfera jest też 50 razy bardziej sucha niż najsuchsze miejsce na naszej rodzimej planecie. I rzeczywiście w 2020 roku dzięki coraz lepszym teleskopom o wysokiej rozdzielczości stwierdzono, że w atmosferze Wenus nie ma fosfiny. Nawet jeśli tam była, to w bardzo niewielkiej ilości. Póki co musimy szukać oznak życia dalej od Ziemi. Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzisz się, otwierasz okno i widzisz nie jedną, ale dwie gwiazdy świecące na niebie. Pierwsza z nich to nasze stare, dobre słońce, a druga to Jowisz. Ale jak to się stało, że planeta zmieniła się w gwiazdę? I co teraz stanie się z Ziemią i jej mieszkańcami? Zanim znajdziemy odpowiedzi na te pytania, musimy przypomnieć sobie kilka rzeczy. Jowisz to największa planeta w Układzie Słonecznym. Jest gazowym olbrzymem, co oznacza, że składa się głównie z gazów. Z powodu różnic ciśnienia i temperatury, gazy te dzielą się na warstwy, co tworzy te czerwone i białe pasma, które można wyraźnie zobaczyć z Ziemi. Temperatury na szczycie atmosfery Jowisza są ogromne. Mogą osiągnąć nawet 727 stopni Celsjusza, a planeta ma również ogromne przyciąganie grawitacyjne. W 1995 roku sonda Galileo dotarła do atmosfery Jowisza i przecięła ją z prędkością 170 tysięcy km na godzinę. Przetrwała palące temperatury i rozpoczęła opadanie. Utrzymywała się w ruchu nawet wtedy, gdy temperatury nagle spadły i wzrosło ciśnienie, a także prędkość wiatru. Jednak po 58 minutach i 156 kilometrach eksploracji sprawy przybrały zły obrót.
ciśnienie 23 atmosfer i wciąż wysokie temperatury wykończyły sondę, która najpierw się stopiła, a potem wyparowała przez ekstremalne ciepło. Gdyby Jowisz nagle postanowił urosnąć, to w końcu stałby się gwiazdą. Kiedyś, dawno, dawno temu, planeta ta zabrała większość masy, która pozostała po uformowaniu się naszego Słońca. W ten sposób otrzymała ponad dwukrotnie większą ilość materiału w porównaniu do innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. A składniki planety są takie same jak w przypadku gwiazdy, głównie wodór i hel. Jowisz nie jest po prostu wystarczająco masywny, by doszło do zapłonu. Ale co by było, gdyby był? Wtedy zmieniłby się w inny rodzaj ciała niebieskiego, najprawdopodobniej w brązowego karła. W tym przypadku miałoby to niewielki wpływ na orbity planet naszego Układu Słonecznego, ponieważ brązowe karły są masywniejsze od planet, ale nie tak masywne jak gwiazdy. Brązowy karzeł ma masę od 13 do 80 razy większą od masy Jowisza. Może stać się gwiazdą tylko wtedy, gdy ciśnienie w jego jądrze jest wystarczająco wysokie, aby rozpocząć fuzję jądrową. Wyobraźmy więc sobie, że Jowisz stał się prawdziwą gwiazdą, na przykład czerwonym karłem. Czerwone karły to gwiazdy o masie od 7,5 do 50% większej od naszego Słońca. Są też gorętsze od brązowych karłów. Ich temperatura może sięgać 3500 stopni Celsjusza. Dla porównania Słońce ma ponad 5500 stopni. Oznacza to, że nowo powstały czerwony karzeł będzie znacznie ciemniejszy od naszej gwiazdy. A i tak mógłby uniemożliwić planetom wewnętrznym utrzymanie się na swoich orbitach, ponieważ nie byłyby one w stanie znaleźć równowagi pomiędzy siłami grawitacyjnymi obu gwiazd. Planety przesunęłyby się albo bliżej Słońca, albo nowo powstałego czerwonego karła. Gdyby Ziemia wybrała pierwszą opcję, szalone temperatury naszej gwiazdy prawdopodobnie błyskawicznie zmiotłyby z powierzchni wszystkie żywe istoty. Gdybyśmy wybrali drugi scenariusz, to pewnie byśmy zamarzli, ponieważ Jowisz, jako przygaszony czerwony karzeł, nie byłby w stanie nas ogrzać. Ale istnieje jeszcze jedna opcja. Planety wewnętrzne mogłyby zostać całkowicie wyrzucone z Układu Słonecznego. Gdyby Jowisz był gwiazdą, znacznie zwiększyłby również ilość promieniowania, jakie otrzymywałaby powierzchnia Ziemi. Nasza atmosfera musiałaby chronić nas przed promieniowaniem pochodzącym zarówno ze Słońca, jak i Jowisza. Czerwone karły są notorycznie aktywne, dlatego też na Jowiszu, podobnie jak na Słońcu, najprawdopodobniej zachodziłyby często koronalne wyrzuty masy. Jest to wymyślne określenie opisujące duże chmury elektrycznie naładowanych cząstek, które gwiazda wypuszcza z ogromną prędkością. Nawet teraz Jowisz ma znaczący wpływ na naszą planetę. Gazowo olbrzym jest około 318 razy masywniejszy od Ziemi. Jego grawitacja może powodować przesunięcia w orbicie naszej planety i wahania klimatu co około 400 tysięcy lat. Kiedy wpływ Jowisza jest najsilniejszy, na Ziemi zazwyczaj występują chłodniejsze zimy, gorętsze lata i bardziej intensywne okresy wilgoci i suszy. Ponadto, gdyby Jowisz zamienił się w czerwonego karła, wielka czerwona plama mogłaby zniknąć na dobre. Jest to ogromna burza szalejąca na południowej półkuli gazowego giganta. Jej górne partie unoszą się ponad 8 km nad szczytami otaczających ją chmur. Burza jest prawie dwa razy szersza od naszej planety. W 2017 należąca do NASA sonda kosmiczna Juno zdołała zebrać mnóstwo danych na temat czerwonej planety. Okazało się, że ten potwór zszedł ponad 322 km w głąb atmosfery planety. To od 30 do 100 razy głębiej niż w oceanach na Ziemi, ale te pomiary są najprawdopodobniej nieprecyzyjne, a prawdziwe korzenie burzy mogą sięgać jeszcze głębiej. Wielka czerwona plama jest chłodniejsza niż reszta atmosfery, a należy pamiętać, że na Jowiszu w górnych warstwach chmur jest minus 173 stopnie. Z drugiej strony, im bliżej jądra, tym goręcej. Co ciekawe, najwyższe temperatury, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na gazowym gigancie, wystąpiły w atmosferze tuż nad wielką czerwoną plamą. Były one wyższe niż temperatura lawy na naszej planecie. Astronomowie uważają, że turbulencje spowodowane przez burzę mogą wytwarzać fale grawitacyjne i dźwiękowe, które są odpowiedzialne za przegrzanie.
Jednak Saba Burza jest cieplejsza na dole niż na górze. Ludzie obserwują poruszający się wir na Jowiszu od ponad 150 lat. Jakiś czas temu astronomowie przewidywali, że będzie on stopniowo zwalniał i stawał się mniejszy lub całkowicie zniknie. Okazało się jednak, że jest zupełnie na odwrót. Po przeanalizowaniu wszystkich danych otrzymanych z pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a, naukowcy odkryli, że wiatry na zewnętrznych granicach burzy wręcz nabrały prędkości. Prędkość wiatru na krawędziach może osiągnąć nawet 650 km na godzinę. Wiruje szybciej niż ziemskie tornada. Jednocześnie, gdybyś znalazł się w centrum wielkiej czerwonej plamy, nie byłbyś pod wrażeniem. Tamtejsze wiatry poruszają się znacznie wolniej. A co by było, gdyby Jowisz zderzył się z najmniejszą znaną nam gwiazdą? Dziś te dwa ciała kosmiczne są na kursie kolizyjnym. Spoiler, Ziemia może nie przetrwać takiego spotkania. Okej, poznajcie tego malutkiego, czerwonego karła. Jest wielkości Saturna, a jego grawitacja jest około 300 razy większa niż naszej planety. Normalnie unosi się w odległości 600 lat świetlnych od Ziemi w układzie podwójnym gwiazd. Ale dziś, z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, złamał wszelkie prawa wszechświata i pędzi w kierunku gazowego olbrzyma w naszym Układzie Słonecznym. I choć ten kosmiczny gość jest mniejszy od Jowisza, jego masa jest o wiele większa, a siła grawitacyjna wkrótce zacznie przyciągać biedną planetę. Ciepło pochodzące od czerwonego karła oraz jego potężna grawitacja sprawiają, że Jowisz rośnie w siłę. Atmosfera planety zaczyna się nadymać, ponieważ gazy, z których się składa, nagrzewają się i rozszerzają, a potem ucieka w przestrzeń w kierunku gwiezdnego gościa. Jakiś czas później wędrujące gazy tworzą jasny, gorący pierścień wokół czerwonego karła. To przerażający widok, tak jakby w Układzie Słonecznym pojawiła się czarna dziura. Gwiazda wciąż rozrywa Jowisza na strzępy, zjadając go kawałek po kawałku, a potem pochłania go całkowicie. Jowisz nie miał żadnych szans. Zamiast niego mamy teraz czerwonego karła otoczonego pierścieniem gorących gazów i już wiemy, jak źle może się to skończyć. Najlepsze jest to, że ten scenariusz jest całkowicie nierealny. Uff, całe szczęście. Nie musimy chyba mówić, że prawie nic nie łączy Ziemi i Jowisza. Nasza planeta jest malutka, urocza i żyją na niej słodkie pandy. Z kolei Jowisz to gazowy potwór z szalejącymi huraganami, które nigdy nie ustają. Gdybyśmy mieli upaść na tę planetę, moglibyśmy dosłownie przez nią przelecieć. Co by się jednak stało, gdyby nasza Ziemia była rozmiarów ojca Układu Słonecznego? Wow, byłoby bardzo fajnie. Jowisz jest tak wielki, że mało kto potrafi pojąć jego prawdziwe rozmiary. Promień tego gazowego olbrzyma jest 11-krotnie większy od Ziemi, a on sam jest około 316 razy masywniejszy. Czyli, żeby zmienić błękitną planetę w drugiego Jowisza, musielibyśmy 11-krotnie powiększyć jej promień, a gdyby gęstość pozostała taka sama, masa nowej Ziemi musiałaby proporcjonalnie wzrosnąć. Byłaby więc 4-krotnie większa od tej Jowisza. Takie zmiany oczywiście pociągnęłyby za sobą szereg konsekwencji. Pierwsze, co byśmy od razu zauważyli, to nie rozmiar. Grawitacja w porównaniu do starej Ziemi byłaby 11-krotnie silniejsza. Uczeni mówią, że moglibyśmy przeżyć na planecie z większym przyciąganiem grawitacyjnym, pod warunkiem, że nie przekraczałaby 5-krotności tej obecnej. Załóżmy jednak, że jesteśmy ryzykantami, zawsze gotowymi na każde wyzwanie matki natury. Jak wyglądałoby nasze życie? Cóż, niezbyt przyjemnie. Po każdym postawionym kroku musielibyśmy usiąść na ławce i złapać oddech, jakbyśmy przebiegli maraton. Byłoby nam tak trudno chodzić. Aha, i powodzenia ze wstaniem z ławki. Żeby jakoś poruszać się po tej planecie, musielibyśmy wykształcić bardzo silne mięśnie. Koniec ze śmieciowym jedzeniem. Potrzebowalibyśmy dużo mocy tylko po to, żeby dojść do lodówki. Siła grawitacji wpłynęłaby nie tylko na nasz ruch, ale również na gabaryty wszystkich obiektów na planecie. Wiecie, że astronauci rosną w stanie nieważkości? Jeśli macie kompleks wzrostu, to może być dobre rozwiązanie. Równocześnie jednak za sprawą tak silnej grawitacji wszyscy bylibyśmy niscy i dotyczyłoby to nie tylko ludzi. Inne rzeczy, chociażby drzewa, też byłyby bardzo małe. Aby rosnąć wzwyż, muszą przecież transportować wodę z korzeni do gałęzi, co w takich warunkach byłoby nierealne, zmieniłyby się w skromne krzaczki. Tak samo góry. Nawet najwyższe z nich stałyby się bardzo niewielkie, wtedy przynajmniej każdy mógłby zdobyć Mount Everest.
Tak samo byłoby ze zwierzętami. Nasi milusińscy musieliby szybko ewoluować w napakowane korgi, żeby móc jakoś chodzić. No i pożegnajcie się z ptakami. Jeśli myślicie, że to dużo, dodajmy jeszcze coś. Byłoby nam bardzo trudno oddychać. Dramatycznie wzrosłoby ciśnienie atmosferyczne, ponieważ Ziemia zaczęłaby przyciągać do siebie powietrze z niewyobrażalną siłą. Czulibyśmy jego ciężar dosłownie na naszych barkach. Pamiętacie, jak mówiłem o przerwie po każdym kroku? To wyobraźcie sobie, że teraz musielibyśmy oddychać przez poduszkę. Tak, ale to i tak nie wszystko. Ciśnienie atmosferyczne odgrywa ważną rolę w procesach cząsteczek wody. Ugotowanie jej lub zmiana stanu skupienia do lodu byłaby znacząco utrudniona. Większość lodowców by stopniała i nie zobaczylibyśmy na niebie ani jednej chmurki. Wszelka para wodna z impetem opadłaby na ziemię w postaci ulewnych deszczy. Mielibyśmy szczęście, gdyby nie nastąpiła żadna powódź. Co jednak ciekawe, całe to szaleństwo miałoby swoje plusy. Przykładowo, wokół nas zrobiłoby się więcej miejsca. Jeśli rzeczywiście nie dochodziłoby do ciągłych powodzi na Ziemi, pojawiłoby się mnóstwo porzuconych obszarów. Może ceny Ziemi w końcu by spadły, ale wszystkie nieodkryte zakamarki świata najpewniej pozostałyby nieodkryte, ponieważ podróż morska byłaby prawie niemożliwa. I nie dlatego, że żegluga byłaby utrudniona, ale ponieważ wszystkie zbiorniki wodne Ziemi stałyby się 10-krotnie większe. Sama myśl o zgubieniu się na oceanie przeraża. No więc teraz wyobraźcie sobie, że on sam, chociażby Atlantyk, byłby 10-krotnie większy i głębszy. To ja chyba zostanę w domu. Także zapomnijcie o żegludze, tak samo o lotach samolotami, albo o podróżach w kosmos, a to wciąż nie koniec. Gdyby Ziemia była rozmiarów Jowisza, na całej planecie szalałyby wulkany. Ze względu na zwiększoną masę, Ziemia stałaby się potwornie niestabilna, wymarłe wulkany powróciłyby do życia i wszędzie panoszyłaby się lawa oraz toksyczne gazy. W 1883 roku miała miejsce najbardziej destrukcyjna erupcja wulkanu w historii ludzkości. Była to erupcja Krakatau. Wybuchł na małej wysepce, fakt, ale konsekwencje poczuli wszyscy mieszkańcy Ziemi. W jej wyniku została zniszczona cała wyspa, powstały liczne tsunami, a obłoki toksycznych gazów osiągnęły długość wielu kilometrów. Wyobraźcie sobie to wszystko, ale 10 razy gorsze. Tak właśnie by było na Jowiszo podobnej ziemi. Erupcje te siłą przypominałyby uderzenie meteorytu Chicxulub, tego, który zmiótł dinozaury z powierzchni Ziemi. Po tym zdarzeniu na całej planecie w powietrze wzbiły się tumany toksycznych gazów, wywołując jedno z największych wymierań w historii planety. Co gorsza, musielibyśmy pożegnać się z polem magnetycznym. Taka geologiczna wisienka na planetarnym torcie. Pole to jest bardzo ważne dla wszystkich form życia na Ziemi. Jak mówi Rory Burns z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, broni ono naszą planetę przed wszelkimi kosmicznymi paskudztwami, czyli najróżniejszym promieniowaniem i wiatrami słonecznymi. Zewnętrzne jądro Ziemi, na które głównie składa się stopione żelazo, odpowiada za tworzenie pola magnetycznego. Gdyby ilość oddziałującego na nie ciśnienia zwiększyła się ze względu na grawitację, uległoby ono utwardzeniu. W rezultacie nasze pole magnetyczne by zniknęło, a my bylibyśmy wystawieni na skutki promieniowania kosmicznego. Aż strach pomyśleć, co by było dalej. No dobra, skoro wiemy, że życie na nowej Ziemi byłoby koszmarem, to co z kosmosem? Pewnie słyszeliście kiedyś, że Jowisz dzięki swojej potężnej grawitacji broni nas przed asteroidami. Cóż, teraz to byłaby nasza działka. Co roku ten gazowy olbrzym doświadcza około 24 tysięcy kolizji. To czekałoby nas. Pamiętacie, jak mówiłem o meteorycie Chicxulub? Do podobnych kataklizmów dochodziło na Ziemi średnio co 100 milionów lat. Gdyby jednak nasza planeta była rozmiarów Jowisza, głazy te opadałyby na nas co piątek. No i musielibyśmy pożegnać się z Księżycem. Jest on bardzo blisko, więc gdyby błękitna planeta zwiększyła swoje rozmiary, doszłoby do prawdziwej księżycowej katastrofy. Dosłownie oglądalibyśmy, jak srebrny glob byłby rozrywany na strzępy, potem jego odłamki spadłyby na nas. Jedna z hipotez mówi, że miliardy lat temu nasz satelita jakimś cudem oderwał się od Ziemi, a jego fragmenty połączyły się i uformowały w kulę. To by było jak oglądanie jego narodzin, ale od tyłu. Nawet gdyby Księżyc jakimś cudem to wszystko przetrwał i pozostał na orbicie Ziemi, zmiany w przepływach i tak byłyby dramatyczne. Konsekwencje trudno sobie wyobrazić. Jedną z nich byłoby zapewne urocze statko tsunami.
Z drugiej strony zapewne zyskalibyśmy kilka nowych księżyców. Jowisz ma ich 79. To dopiero byłby widok. O ile tylko gazowe obłoki z tych wszystkich erupcji nie zasłoniłyby nieba. Poza tym sama obecność drugiej tak dużej planety wpłynęłaby na cały Układ Słoneczny. Spokojnie. Inne planety nie zderzyłyby się z nami. Wielu ludzi błędnie szacuje odległości między jedną planetą a drugą. Mimo wszystko nowa Ziemia oddziaływałaby nieznacznie na orbity i prędkość obrotu pozostałych planet. Nasz odmieniony kosmiczny dom obiegałby Słońce znacznie wolniej ze względu na swoją ogromną masę. Przykładowo, jeden rok odpowiada 12 latom na Jowiszu. Wszystko to miałoby rzecz jasna znaczący wpływ na porę roku i klimat w ogóle. Czyli jak wyglądałoby życie na Ziemi? Bardzo odważne pytanie. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam zamieszkać na superziemi o rozmiarach zbliżonych do Jowisza, ciekaw jestem, ile z naszych rozważań by się sprawdziło. Jowisz ma 79 księżyców. Szczególnie interesujące są cztery największe, księżyce galileuszowe, odkryte przez Galileusza w 1610 roku. Wszystkie cztery bardzo się różnią, ale jednocześnie mają ze sobą coś wspólnego. Najmniejszym z nich jest Europa, o średnicy ponad 3000 km. Okrąża Jowisza co 3,5 dnia. Pierwsze obrazy Europy zarejestrowała sonda Voyager w latach 70. Jej powierzchnię pokrywa skorupa lodu wodnego, a także rysy i pęknięcia szerokie na 1,5 kilometra i ciągnące się na tysiące kilometrów. Spekuluje się, że powstały w wyniku działania sił pływowych na tajemniczy ocean, który prawdopodobnie znajduje się pod lodem. W 2012 w pobliżu bieguna południowego odkryto dowody istnienia gejzerów wyrzucających parę wodną. Kolumny erupcyjne sięgały 200 kilometrów. Biorąc pod uwagę gejzery, naukowcy domyślają się, że kilkanaście kilometrów pod powierzchnią Księżyca mieści się wspaniały, rozległy ocean, który może mieć od 60 nawet do 160 kilometrów głębokości. Choć Europa ma zaledwie 1/4 średnicy Ziemi, posiada dwa razy więcej wody niż wszystkie ziemskie oceany razem wzięte. W księżycowym oceanie mogły rozwinąć się jakieś formy życia. Naukowcy sądzą, że cała pokrywa lodowa unosi się właśnie na tym zbiorniku wodnym, wykonując pełną rotację wokół Księżyca co 12 tysięcy lat. Analiza najnowszych danych z sondy Galileo ujawnia czerwonawe plamki na powierzchni. Mają średnicę około 10 km. Przypuszcza się, że wskazują na obszary, gdzie ciepły materiał o niższej gęstości został wyniesiony na powierzchnię, przebijając się przez lód. Charakterystycznym elementem krajobrazu Europy są obszary chaosu, gdzie grzbiety, pasma i zaokrąglone kopuły występują tuż obok płaskich płatów lodu. Wzdłuż równika ciągną się rzędy stożków, tak zwane pokutniki, o wysokości do 15 metrów. Tego rodzaju mniszki śniegowe występują również na Ziemi, jednak są znacznie mniejsze. Nasz Księżyc usiany jest kraterami. Samych dużych kraterów o średnicy ponad 25 km jest ponad 5 tysięcy. Na powierzchni Europy nie ma natomiast żadnych kraterów uderzeniowych, a powierzchnia nie wygląda na starszą niż 50 milionów lat, co oznacza, że ulega nieustannym zmianom. Skorupa lodowa sprawia, że Europa ma jedną z najbardziej gładkich powierzchni ze wszystkich ciał niebieskich w Układzie Słonecznym, przez co doskonale odbija światło. Świeci 5 razy jaśniej od naszego Księżyca. Księżyc Jowisza jest stale bombardowany potężnym promieniowaniem pochodzącym z gazowego olbrzyma. Człowiek nie przeżyłby tam nawet dnia. Europa znajduje się 5 razy dalej od centrum Układu Słonecznego niż Ziemia. Jest wiecznie zmarznięta, ponieważ dociera tam bardzo niewiele ciepła słonecznego, a średnia temperatura na równiku wynosi 160 stopni na minusie, minus 220 na biegunach. Ponad 40 lat temu obrazy z sondy Voyager 1 wykazały, że księżyc Io nie ma sobie równych w naszym zakątku kosmosu, jeśli chodzi o aktywność wulkaniczną. Skalisty Io to piąty od środka księżyc Jowisza, o wieku szacowanym na 4,5 miliarda lat. Prawie tyle samo, co sam gazowy olbrzym. Przypomina nasz księżyc nie tylko pod względem wielkości, ale też gęstości oraz grawitacji. Wiele księżyców w Układzie Słonecznym zbudowanych jest z krzemianów oraz wodnego lodu, natomiast Io składa się z żelaza oraz skały krzemionkowej. Interakcja pola magnetycznego Jowisza z atmosferą Io tworzy malownicze, permanentne zorze, które zmieniają jakość i odcienie w miarę jak księżyc obiega planetę.
Io orbituje stosunkowo blisko gazowego olbrzyma, raptem 420 tysięcy kilometrów ponad warstwą chmur. Gdyby dało się spojrzeć w niebo z Jowisza, Io wydawałby się 40 razy większy od naszego Księżyca. To musi być niesamowity widok. Okres obiegu Io wokół planety to 42,5 godziny, podczas gdy nasz Księżyc potrzebuje na to około miesiąca. Wzajemny rezonans grawitacyjny Ziemi i Księżyca wywołuje fale pływowe. Io nie posiada co prawda oceanu, cała powierzchnia przesuwa się za to w górę i w dół. Amplituda tych odkształceń może sięgać nawet 100 metrów. A ponieważ na Io oddziałuje grawitacja pozostałych księżyców plus potężna grawitacja Jowisza, siły pływowe na powierzchni są pięciokrotnie silniejsze niż najwyższe fale na naszej planecie. Oddziaływania pływowe są głównym źródłem wewnętrznego ciepła Io. Rozgrzana, zdobiona materia skalna szuka ucieczki z wnętrza Księżyca, tworząc na powierzchni szczeliny, które z czasem zamieniają się w wulkany. Io jest najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem niebieskim w całym Układzie Słonecznym. Posiada 400 wulkanów, z czego 150 bez przerwy wybucha. Niektóre z nich wyrzucają siarkę i gazy na odległość 320 km w kosmos. Wyobraź sobie ten krajobraz rodem z piekła. Spękane pustkowia płynnych skał, ogromne rzeki i jeziora lawy oraz zapadające się góry. Ganimedes to największy znany księżyc, posiadający przypuszczalnie największy ocean wody w Układzie Słonecznym. Ganimedes jest o 26% większy od Merkurego, ale nie tak gęsty. Podobnie jak Europa, ma powierzchnię całkowicie pokrytą warstwą lodu, grubą na 150 km, pod którą znajduje się ocean ciekłej wody o głębokości kolejnych 100 km. To 10 razy więcej niż najgłębszy punkt w ziemskim oceanie. Sonda Voyager wykryła ponadto polarne czapy lodowe. Ganimedes jest złożony w połowie ze skały, a w połowie z wody, plus drobne ilości metali i lodu. Posiada bardzo słabą atmosferę, bez śladu tlenu. Podziemny ocean najprawdopodobniej nie zawiera żadnych form życia. Ziemia jest doskonałym przykładem, że mikroby, a nawet większe organizmy, potrafią przetrwać głęboko pod powierzchnią, bez dostępu do światła słonecznego. Jednak ocean na Ganimedesie jest tak głęboki, a ciśnienie tak olbrzymie, że zapewne zgniotło ono wodę z powrotem na lód. Na naszej planecie w przepastnych głębinach oceanu pewne mikroorganizmy żyją w kominach hydrotermalnych, z których wydobywają się minerały. Ponieważ ocean od jądra Księżyca oddziela zapewne gruby lód, nie mogą tam występować szczeliny hydrotermalne. Ocean jest słony i składa się z kilku warstw oddzielonych taflami lodu. Życie mogłoby potencjalnie rozwinąć się wyłącznie w części, gdzie skaliste jądro styka się z najbardziej wewnętrzną warstwą lodu. Ganimedes to jedyny księżyc w Układzie Słonecznym posiadający pole magnetyczne, co świadczy o tym, że jego jądro musi być przynajmniej częściowo płynne. Okres obiegu Księżyca wokół Jowisza wynosi 7 dni, a orbita jest ekscentryczna. W kilku punktach Ganimedes znajduje się bardzo blisko swojej planety. Siły grawitacyjne Ganimedesa, Io oraz Europy wzajemnie na siebie oddziałują. Gdy Ganimedes kończy jedną orbitę wokół Jowisza, Europa wykonała już 2 obiegi, a Io 4. 1/3 powierzchni Ganimedesa jest ciemna, a 2/3 jasne. Ciemniejsza barwa charakteryzuje rejony geologicznie starsze, zawierające więcej kraterów, podczas gdy jaśniejsze obszary mają długie bruzdy, wyżłobienia oraz grzbiety do 700 metrów wysokości oraz tysiące kilometrów długości. Trzecim co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym jest Callisto o średnicy blisko 5000 km. Okres obiegu Callisto wokół Jowisza wynosi 17 dni. Księżyc usiany jest kraterami uderzeniowymi, ale powierzchnia jako taka pozostaje niezmieniona od ponad 4 miliardów lat. Na geologicznie aktywnej planecie, jak choćby Ziemia, występują zjawiska, które oczyszczają powierzchnię z kraterów i innych tego typu śladów. Woda, wulkany, wędrówki płyt tektonicznych, działalność człowieka, klimat. Na Callisto nie występuje żaden z tych czynników. Naukowcy podejrzewają, że Księżyc był niegdyś pokryty w całości oceanem, który uległ zamrożeniu. Od czasu do czasu uderzały w niego meteoryty, a poza tym pozostał nietknięty. Niemniej niektóre kratery są naprawdę imponujące. Na przykład Valhalla ma 4000 km średnicy i aż 15 koncentrycznych kręgów. Jest to największy krater uderzeniowy w Układzie Słonecznym. Główne kratery na Callisto posiadają więcej kręgów niż te na innych ciałach niebieskich. Cokolwiek uderzyło w Księżyc, miało wystarczającą siłę, aby przebić się przez cienką skorupę, przez co na powierzchnię wylała się woda. Pod skorupą podejrzewa się istnienie słonego oceanu lub miękkiego lodu.
Sonda Galileo wykryła, iż pole magnetyczne Jowisza nie przenika przez Callisto, przypuszczalnie ze względu na co najmniej 10-kilometrową warstwę przewodzącej cieczy. Bardzo utrudnia to poznanie natury tego księżyca. Na Europie pomocne w badaniach są gejzery wyrzucające wodę z podziemnych oceanów. Natomiast aby dowiedzieć się więcej o przeszłości Callisto, konieczne byłoby przewiercenie się przez skorupę. Przy okazji, księżyc ten stanowiłby niezłą bazę do eksploracji zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego, gdyż nie dociera do niego promieniowanie Jowisza. Wyobraź sobie tygrysa. Tygrysy są znane ze swoich pięknych pasków, które zawsze pozostają takie same. A gdyby paski tygrysa mogły czasami zmieniać swój rozmiar, ułożenie i kolory? To byłoby niesamowite, prawda? Coś podobnego dzieje się z jednym z tytanów naszego Układu Słonecznego – Jowiszem. Dlaczego? Cóż, astronomowie chyba znaleźli właśnie odpowiedź. Zobaczmy więc. Jowisz to ogromna i fascynująca planeta. Obserwowany z daleka wygląda jak nieustanny, piękny wschód Słońca. Mamy tu całą paletę barw. Od kremowo-bladych żółci do karmelowych brązów, a nawet odcieni błękitu. Jowisz jest złożony głównie z wodoru i helu, podobnie jak nasze Słońce. Jednak podczas swojego powstawania nie zgromadził wystarczająco dużo materii, aby przeobrazić się w gwiazdę. Zamiast tego stał się kolosalną kulą gazu, która mogłaby pomieścić w swoim wnętrzu ponad 1300 ziem. Jowisz ma interesujące wzory ciemnych i jasnych chmur, które poruszają się dookoła planety po okręgu i wyglądają jak wielkie pasy. Te ciemne obszary nazywane są właśnie pasami, a jaśniejsze strefami. Właściwie to nie jest takie wyjątkowe. Ziemia, podobnie jak Jowisz, też ma takie fajne wzory w swojej atmosferze. Tylko że Ziemia ma ich kilka, a Jowisz dużo więcej. Dlaczego te pasy są brązowe i beżowe? Można to wyjaśnić kombinacją wodoru, helu i innych śladowych elementów w atmosferze planety. To jak mieszanie różnych kolorów farb, aby uzyskać nowe odcienie. Te pasy tworzą piękne wzory na powierzchni planety. Ponieważ Jowisz ma tak ogromną atmosferę i system pogodowy podobny do ziemskiego, doświadcza zwykle intensywnych burz. Nawet jeśli te pasy mogą wyglądać na spokojne i ciche, tak naprawdę są częścią szalonego systemu pogodowego. Można powiedzieć, że odbywa się tam niekończąca się impreza burzowa. Pasy i strefy poruszają się w przeciwnych kierunkach dookoła planety. Pasy idą pod prąd obrotu Jowisza, podczas gdy strefy idą z nim, dołączając do tego tańca. I nie tylko poruszają się w różnych kierunkach, ale istnieją także na różnych wysokościach w atmosferze planety. W pasach wszystko unosi się do góry, podobnie jak bąbelki w gazowanym napoju. Tak więc górna część chmur w pasach znajduje się wyżej na niebie w porównaniu do chmur w strefach, w których wszystko jest niżej. Czyli mimo że Ziemia i Jowisz pozornie są pod tym względem do siebie podobne, ich pogoda jest zupełnie inna. To jak porównywanie jabłek do pomarańczy. Jedną z najbardziej znanych burz na Jowiszu jest tak zwana Wielka Czerwona Plama. Ale dlaczego jest czerwona? To nadal nie jest do końca jasne. Naukowcy sądzą, że burza znajduje się na wyższym poziomie niż reszta atmosfery. Oznacza to, że otrzymuje silniejszą dawkę światła słonecznego. Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie wzgórza, gdzie słońce świeci na ciebie jaśniej w porównaniu do otoczenia. W podobny sposób Wielka Czerwona Plama otrzymuje więcej promieniowania ze słońca. Burza zawiera także w swoich chmurach specjalne substancje chemiczne, takie jak amoniak i acetylen. Kiedy te substancje odbierają dodatkowe promieniowanie, reagują w unikalny sposób, nadając burzy jej charakterystyczny czerwony kolor. To jak efekty specjalne w kosmicznym kinie. W każdym razie, cóż, te pasy są fajne i w ogóle, ale w czym tkwi ich wielka tajemnica? Kiedyś naukowcy postanowili przyjrzeć się danym z głębi Jowisza, mniej więcej 50 km pod jego powierzchnią. A gdy to zrobili, zauważyli coś bardzo dziwnego. Kiedy spojrzeli na planetę, korzystając ze specjalnego rodzaju promieniowania zwanego podczerwienią, kolory pasów zamieniły się miejscami. Te jasne, które na normalnych zdjęciach były beżowe i kremowe, stały się ciemne w promieniowaniu podczerwonym.
Ciemne pasy w podczerwieni rozjaśniły się żywymi barwami. To sugeruje coś ciekawego. Najwyraźniej pasy Jowisza mają cieńsze pokrywy chmur w porównaniu do stref. To tak jakby pasy miały na sobie prześwitujące cieniutkie stroje, podczas gdy strefy mają puszyste kurtki z grubych chmur. Zatem to, co widzimy jako ciemne pasy na normalnych zdjęciach, okazuje się jasne w podczerwieni, co wskazuje, że pasy mają mniej chmur blokujących światło. Ale oto najdziwniejsza część. Co kilka lat coś się zmienia. Tak jakby pogoda na Jowiszu wsiadła do zwariowanej kolejki górskiej. Kolory pasów mogą się zmienić, a czasami cały wzorzec pogodowy na chwilę staje się trochę szalony. Naukowcy próbowali zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Postanowili więc skorzystać ze specjalnego statku kosmicznego o nazwie Juno, aby to zbadać. Od 2016 roku Juno zbiera dużo danych na temat Jowisza jak szpieg zbierający tajne informacje. Jedną z rzeczy, które analizuje, jest pole magnetyczne Jowisza. Podobnie jak Ziemia, Jowisz posiada pole magnetyczne. Jest ono czymś w rodzaju niewidzialnej bańki, która otacza planetę sięgając w przestrzeń kosmiczną. To pole magnetyczne jest naprawdę ważne, ponieważ chroni planetę i wszystko, co się na niej znajduje. Działa jak tarcza przeciwko szkodliwym cząstkom z kosmosu, takim jak te pochodzące ze Słońca. Ale Jowisz jest dużo większy od nas, więc jego ochronna tarcza jest znacznie mocniejsza. Pola magnetyczne są generowane przez coś, co nazywa się dynamo i jest wielkim wirem przewodzącej cieczy wewnątrz planety. Ten płyn nieustannie porusza się i obraca, jakby w centrum Jowisza odbywała się impreza taneczna. Naukowcy przez lata analizowali dane zebrane przez Juno i zauważyli coś interesującego. Pole magnetyczne Jowisza ma swoje własne małe ruchy jak fale na oceanie. Naukowcy nazywają te ruchy oscylacjami skrętnymi, co jest tylko eleganckim sposobem określenia falującego ruchu. To jakby Jowisz tańczył swój własny magnetyczny taniec. Teraz wyobraźmy sobie, że wnętrze Jowisza jest jak wielki garnek wrzącej zupy. Głęboko w jego wnętrzu istnieją powolne prądy, które przenoszą ciepło ku górze, podobnie jak na taśmie transportowej. To ciepło ostatecznie dociera do górnej części, gdzie widzimy chmury. Ale tutaj zaczynają się dziać interesujące rzeczy. Wyobraź sobie, że ktoś zaczyna bardzo szybko mieszać zupę łyżką. Te faliste ruchy magnetyczne, czyli oscylacje skrętne, działają dokładnie w ten sposób. Tworzą zakłócenia, które zaburzają powolne prądy. Te zakłócenia mają duży wpływ na pogodę na Jowiszu. To jak zwiększenie grzania na kuchence i zmiana sposobu gotowania zupy. Wzorce wznoszenia i opadania w chmurach, które naukowo nazywamy upwelling i downwelling, są całkowicie pomieszane. Po prostu powietrzny wir w zupie. Naukowcy zauważyli również coś specjalnego w pobliżu równika Jowisza. Odkryli miejsce, gdzie pole magnetyczne jest dużo silniejsze i nazwali je wielką błękitną plamą. Co ciekawe, to miejsce zwalnia, jakby robiło przerwę od swojego zwykłego szybkiego ruchu. Sugeruje to, że nowy rodzaj falującego ruchu, nowy taniec, zaraz się zacznie. Podsumowując, naukowcy wpadli na ciekawy pomysł. Te faliste ruchy magnetyczne, oscylacje skrętne, zakłócają powolne prądy wewnątrz Jowisza, psując wzory chmur i powodując dziką pogodę. A kiedy naukowcy obliczyli czas potrzebny do zaistnienia tych falistych ruchów, odkryli, że pokrywa się on z okresami, kiedy zmieniają się pasy na Jowiszu. To oznacza, że według naukowców te faliste ruchy w magnetycznym polu Jowisza powodują zmiany w pasach na planecie. Kawałki układanki łączą się. Naukowcy nadal próbują w pełni zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, ale to ekscytujący krok naprzód w odkrywaniu tajemnic naszego ogromnego wszechświata. Oczywiście pozostało jeszcze kilka zagadek do rozwiązania. Aby znaleźć więcej odpowiedzi, naukowcy muszą w przyszłości uważnie obserwować Jowisza. Obserwując zmiany w chmurach, mogą sprawdzić, czy ich teoria jest prawidłowa, czy wymaga kilku korekt. Od ogromnych burz do kolorowych pasów. Jowisz nieustannie zadziwia nas swoimi niezwykłymi zjawiskami. Może nie stał się gwiazdą, ale jako olbrzym gazowy błyszczy jasno, oczarowując nas swoim rozmiarem
i pięknem. Miej oczy otwarte na te kosmiczne cuda i zawsze sięgaj do gwiazd. Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzisz się, otwierasz okno i widzisz nie jedną, ale dwie gwiazdy świecące na niebie. Pierwsza z nich to nasze stare, dobre słońce, a druga to Jowisz. Ale jak to się stało, że planeta zmieniła się w gwiazdę? I co teraz stanie się z Ziemią i jej mieszkańcami? Zanim znajdziemy odpowiedzi na te pytania, musimy przypomnieć sobie kilka rzeczy. Jowisz to największa planeta w Układzie Słonecznym. Jest gazowym olbrzymem, co oznacza, że składa się głównie z gazów. Z powodu różnic ciśnienia i temperatury, gazy te dzielą się na warstwy, co tworzy te czerwone i białe pasma, które można wyraźnie zobaczyć z Ziemi. Temperatury na szczycie atmosfery Jowisza są ogromne. Mogą osiągnąć nawet 727 stopni Celsjusza, a planeta ma również ogromne przyciąganie grawitacyjne. W 1995 roku sonda Galileo dotarła do atmosfery Jowisza i przecięła ją z prędkością 170 tysięcy km na godzinę. Przetrwała palące temperatury i rozpoczęła opadanie. Utrzymywała się w ruchu nawet wtedy, gdy temperatury nagle spadły i wzrosło ciśnienie, a także prędkość wiatru. Jednak po 58 minutach i 156 km eksploracji sprawy przybrały zły obrót. Ciśnienie 23 atmosfer i wciąż wysokie temperatury wykończyły sondę, która najpierw się stopiła, a potem wyparowała przez ekstremalne ciepło. Gdyby Jowisz nagle postanowił urosnąć, to w końcu stałby się gwiazdą. Kiedyś, dawno, dawno temu, planeta ta zabrała większość masy, która pozostała po uformowaniu się naszego Słońca. W ten sposób otrzymała ponad dwukrotnie większą ilość materiału w porównaniu do innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. A składniki planety są takie same jak w przypadku gwiazdy, głównie wodór i hel. Jowisz nie jest po prostu wystarczająco masywny, by doszło do zapłonu. Ale co by było, gdyby był? Wtedy zmieniłby się w inny rodzaj ciała niebieskiego, najprawdopodobniej w brązowego karła. W tym przypadku miałoby to niewielki wpływ na orbity planet naszego Układu Słonecznego, ponieważ brązowe karły są masywniejsze od planet, ale nie tak masywne jak gwiazdy. Brązowy karzeł ma masę od 13 do 80 razy większą od masy Jowisza. Może stać się gwiazdą tylko wtedy, gdy ciśnienie w jego jądrze jest wystarczająco wysokie, aby rozpocząć fuzję jądrową. Wyobraźmy więc sobie, że Jowisz stał się prawdziwą gwiazdą, na przykład czerwonym karłem. Czerwone karły to gwiazdy o masie od 7,5 do 50% większej od naszego Słońca. Są też gorętsze od brązowych karłów. Ich temperatura może sięgać 3500 stopni Celsjusza. Dla porównania Słońce ma ponad 5500 stopni. Oznacza to, że nowo powstały czerwony karzeł będzie znacznie ciemniejszy od naszej gwiazdy. A i tak mógłby uniemożliwić planetom wewnętrznym utrzymanie się na swoich orbitach, ponieważ nie byłyby one w stanie znaleźć równowagi pomiędzy siłami grawitacyjnymi obu gwiazd. Planety przesunęłyby się albo bliżej Słońca, albo nowo powstałego czerwonego karła. Gdyby Ziemia wybrała pierwszą opcję, szalone temperatury naszej gwiazdy prawdopodobnie błyskawicznie zmiotłyby z powierzchni wszystkie żywe istoty. Gdybyśmy wybrali drugi scenariusz, to pewnie byśmy zamarzli, ponieważ Jowisz, jako przygaszony czerwony karzeł, nie byłby w stanie nas ogrzać. Ale istnieje jeszcze jedna opcja. Planety wewnętrzne mogłyby zostać całkowicie wyrzucone z Układu Słonecznego. Gdyby Jowisz był gwiazdą, znacznie zwiększyłby również ilość promieniowania, jakie otrzymywałaby powierzchnia Ziemi. Nasza atmosfera musiałaby chronić nas przed promieniowaniem pochodzącym zarówno ze Słońca, jak i Jowisza. Czerwone karły są notorycznie aktywne, dlatego też na Jowiszu, podobnie jak na Słońcu, najprawdopodobniej zachodziłyby często koronalne wyrzuty masy. Jest to wymyślne określenie opisujące duże chmury elektrycznie naładowanych cząstek, które gwiazda wypuszcza z ogromną prędkością. Nawet teraz Jowisz ma znaczący wpływ na naszą planetę. Gazowo olbrzym jest około 318 razy masywniejszy od Ziemi. Jego grawitacja może powodować przesunięcia w orbicie naszej planety i wahania klimatu co około 400 tysięcy lat. Kiedy wpływ Jowisza jest najsilniejszy, na Ziemi zazwyczaj występują chłodniejsze zimy, gorętsze lata i bardziej intensywne okresy wilgoci i suszy.
Ponadto, gdyby Jowisz zamienił się w czerwonego karła, wielka czerwona plama mogłaby zniknąć na dobre. Jest to ogromna burza szalejąca na południowej półkuli gazowego giganta. Jej górne partie unoszą się ponad 8 km nad szczytami otaczających ją chmur. Burza jest prawie dwa razy szersza od naszej planety. W 2017 należąca do NASA sonda kosmiczna Juno zdołała zebrać mnóstwo danych na temat czerwonej planety. Okazało się, że ten potwór zszedł ponad 322 km w głąb atmosfery planety. To od 30 do 100 razy głębiej niż w oceanach na Ziemi, ale te pomiary są najprawdopodobniej nieprecyzyjne, a prawdziwe korzenie burzy mogą sięgać jeszcze głębiej. Wielka czerwona plama jest chłodniejsza niż reszta atmosfery, a należy pamiętać, że na Jowiszu w górnych warstwach chmur jest minus 173 stopnie. Z drugiej strony, im bliżej jądra, tym goręcej. Co ciekawe, najwyższe temperatury, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na gazowym gigancie, wystąpiły w atmosferze tuż nad wielką czerwoną plamą. Były one wyższe niż temperatura lawy na naszej planecie. Astronomowie uważają, że turbulencje spowodowane przez burzę mogą wytwarzać fale grawitacyjne i dźwiękowe, które są odpowiedzialne za przegrzanie. Jednak sama burza jest cieplejsza na dole niż na górze. Ludzie obserwują poruszający się wir na Jowiszu od ponad 150 lat. Jakiś czas temu astronomowie przewidywali, że będzie on stopniowo zwalniał i stawał się mniejszy lub całkowicie zniknie. Okazało się jednak, że jest zupełnie na odwrót. Po przeanalizowaniu wszystkich danych otrzymanych z pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a, naukowcy odkryli, że wiatry na zewnętrznych granicach burzy wręcz nabrały prędkości. Prędkość wiatru na krawędziach może osiągnąć nawet 650 km na godzinę. Wiruje szybciej niż ziemskie tornada. Jednocześnie, gdybyś znalazł się w centrum wielkiej czerwonej plamy, nie byłbyś pod wrażeniem. Tamtejsze wiatry poruszają się znacznie wolniej. A co by było, gdyby Jowisz zderzył się z najmniejszą znaną nam gwiazdą? Dziś te dwa ciała kosmiczne są na kursie kolizyjnym. Spoiler, Ziemia może nie przetrwać takiego spotkania. Okej, poznajcie tego malutkiego czerwonego karła. Jest wielkości Saturna, a jego grawitacja jest około 300 razy większa niż naszej planety. Normalnie unosi się w odległości 600 lat świetlnych od Ziemi w układzie podwójnym gwiazd. Ale dziś z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu złamał wszelkie prawa wszechświata i pędzi w kierunku gazowego olbrzyma w naszym układzie słonecznym. I choć ten kosmiczny gość jest mniejszy od Jowisza, jego masa jest o wiele większa, a siła grawitacyjna wkrótce zacznie przyciągać biedną planetę. Ciepło pochodzące od czerwonego karła oraz jego potężna grawitacja sprawiają, że Jowisz rośnie w siłę. Atmosfera planety zaczyna się nadymać, ponieważ gazy, z których się składa, nagrzewają się i rozszerzają, a potem ucieka w przestrzeń w kierunku gwiezdnego gościa. Jakiś czas później wędrujące gazy tworzą jasny, gorący pierścień wokół czerwonego karła. To przerażający widok, tak jakby w Układzie Słonecznym pojawiła się czarna dziura. Gwiazda wciąż rozrywa Jowisza na strzępy, zjadając go kawałek po kawałku, a potem pochłania go całkowicie. Jowisz nie miał żadnych szans. Zamiast niego mamy teraz czerwonego karła otoczonego pierścieniem gorących gazów i już wiemy, jak źle może się to skończyć. Najlepsze jest to, że ten scenariusz jest całkowicie nierealny. Uff, całe szczęście. Jowisz krąży wokół własnej osi tak szybko, że doba trwa tam zaledwie 10 godzin. Jest to największa planeta w Układzie Słonecznym o masie 300-krotnie przekraczającej masę Ziemi. Wokół gazowego olbrzyma widać układ pierścieni zbudowanych z pyłu, a na powierzchni barwne pasma oznaczające różne gazy. Jednak najbardziej znaną cechą Jowisza jest niewątpliwie wielka czerwona plama, czyli trwały antycyklon. Ten szalejący huragan jest wystarczająco duży, aby w swoim wnętrzu pomieścić dwie lub trzy planety rozmiaru Ziemi. Poniżej warstwy chmur sięga niemal 500 km w głąb atmosfery. To 40-krotna głębokość rowu mariańskiego. O istnieniu wielkiej czerwonej plamy na południowej półkuli Jowisza spekulowano już od XVII wieku. W samym środku burzy, wokół cyklonu,
panuje względny spokój. Natomiast na krańcach wiatr osiąga prędkość blisko 700 km na godzinę, ponad dwa razy więcej niż najsilniejszy ziemski huragan. Na Ziemi huragan na samym początku szaleje z dużą siłą, jednak z czasem słabnie, aż w końcu zanika po dotarciu na ląd. Na Jowiszu nie ma lądu. Na przestrzeni 70 km ścielą się warstwy chmur, a poniżej, jak sądzą naukowcy, roztacza się ocean płynnego wodoru. Jądro planety przypuszczalnie znajduje się tuż pod tą warstwą, choć wciąż nie wiadomo, z czego konkretnie się składa. Zgodnie z naszą obecną wiedzą, nigdzie na gazowym olbrzymie nie ma twardego gruntu, który zdusiłby huragan. Dlatego też wielka czerwona plama trwa co najmniej od kilkuset lat. Burza bez przerwy zmienia rozmiar. Jest obecnie mniejsza w porównaniu do danych z 1850 roku. W szczytowym okresie była niegdyś trzykrotnie większa od Ziemi, ale już od długiego czasu się nie rozszerza. W miarę kurczenia huragan rozciąga się natomiast pionowo i zmienia barwę na intensywnie pomarańczową, co jest związane z zachodzeniem jakiejś reakcji chemicznej. Z dna antycyklonu unosi się nowa materia. Jeśli wielka czerwona plama nie przestanie się zmniejszać, może całkowicie zaniknąć w przeciągu 10 do 20 lat, ale gdzieś indziej na Jowiszu może wtedy powstać podobne zjawisko. Sama burza nie jest tak głęboka jak zasilające ją strumienie wiatru, które szaleją nawet 3000 km pod warstwą chmur. Jowisz znany jest z nieobliczalnych wiatrów w górnych i dolnych częściach atmosfery. Środkowa część, stratosfera, stanowiła do niedawna wielką niewiadomą. Siłę wiatru mierzy się przeważnie poprzez obserwacje chmur, których w stratosferze nie ma. Gdy w 1994 w Jowisza uderzyła kometa, nadarzyła się niepowtarzalna okazja do zbadania nie tylko składu samej komety, ale również jej wpływu na atmosferę Jowisza. Odkryto wtedy w stratosferze niewiarygodnie potężne wiatry, wiejące z prędkością prawie 1500 km na godzinę. Jowisz to nie jedyna planeta, gdzie występują nietypowe warunki pogodowe. Burze piaskowe na Marsie to najsilniejsze tego typu zjawiska w Układzie Słonecznym. Trwają miesiącami, zakrywając całą powierzchnię planety. Wyjątkową skalę burz piaskowych na czerwonej planecie próbuje się wyjaśnić w następujący sposób. Cząsteczki w powietrzu pochłaniają światło słoneczne, ogrzewając atmosferę Marsa. Strefy ciepłego powietrza przemieszczają się w kierunku zimniejszych obszarów. Wywołuje to wiatr, który unosi z powierzchni pył, co z kolei ogrzewa atmosferę i uruchamia reakcję łańcuchową. Im wyższa temperatura, tym silniejszy wiatr i więcej pyłu w atmosferze. Atmosfera Marsa jest bardzo cienka i rozrzedzona. Stężenie gazów, głównie dwutlenku węgla, to zaledwie 1% atmosfery ziemskiej. Naukowcy podejrzewają jednak, iż w przeszłości czerwona planeta była znacznie wilgotniejsza i cieplejsza. Posiadała gęstszą atmosferę, a efekt cieplarniany zatrzymywał energię słoneczną. Mars miał kiedyś również silne pole magnetyczne. Podobnie jak na Ziemi, pole magnetyczne Marsa wytwarzały prądy płynnych metali w jądrze planety, ale w przeciwieństwie do Ziemi, wnętrze Marsa z czasem ostygło, co doprowadziło do zaniku pola magnetycznego. Planeta straciła swoją barierę ochronną przed wiatrem słonecznym, czyli strumieniem naładowanych cząsteczek wypływającym ze Słońca. Erozja marsjańskiej atmosfery przez wiatr słoneczny trwała kilkaset milionów lat. Wcale nie tak długo w skali kosmicznej. Młode Słońce obracało się szybciej niż obecnie i generowało silniejszy strumień cząsteczek, co przyspieszyło cały proces. Nieubłagany wiatr słoneczny sprawił, że Mars zamienił się z ciepłej, wilgotnej planety w zimne, suche pustkowie. Na Marsie odkryto interesujące lodowce, których wiek szacuje się na setki milionów lat. Lodowce mogą powiedzieć nam zaskakująco dużo o przeszłości planety. Dały naukowcom powody do przypuszczeń, że na Marsie mogło dojść nawet do 20 zlodowaceń na przestrzeni ostatnich 300 do 800 milionów lat. Analizując obrazy satelitarne, naukowcy zidentyfikowali 60 tysięcy głazów rozmieszczonych nierównomiernie na obszarze całej planety. Gdyby lodowce uformowały się podczas pojedynczego zlodowacenia, erozja podzieliłaby skały na większe i mniejsze fragmenty. Zamiast tego, głazy znalezione w korytarzach po przemieszczających się lodowcach miały bardzo zróżnicowane rozmiary, co sugeruje, że powstały w oddzielnych epokach lodowcowych.
Lodowce są niczym wehikuły czasu. W lodzie mogą być uwięzione rozmaite gazy i inne substancje, skały, a nawet mikroorganizmy. Mogą nam zatem pomóc zrozumieć zmiany klimatyczne na Marsie oraz dać wreszcie odpowiedź, czy na czerwonej planecie istniało kiedyś życie. A najlepsze jest to, że wcale nie trzeba w tym celu wiercić głęboko w skorupie. Wszystko znajduje się na powierzchni. 4 miliardy lat temu na Marsie prawdopodobnie występowały powodzie, a konkretnie jedna mega powódź wywołana przez upadek meteorytu. Ze względu na ciepło uwolnione podczas uderzenia zaczęły roztapiać się lodowce. Powódź wyżłobiła fale i zmarszczki w skałach osadowych, pozostawiając trwały ślad na rysach planety. Faliste bruzdy mają średnią wysokość 9 metrów i są rozmieszczone w odległości ponad 130 km od siebie. Na Saturnie także panują unikalne warunki pogodowe, jak choćby pioruny 10 tysięcy razy silniejsze niż te na Ziemi. Sonda Cassini okrążała Saturna przez kilkanaście lat, od 2004 do 2017. Wychwyciła między innymi intensywne wyładowania elektryczne, widoczne nawet za dnia. Sonda zarejestrowała nie tylko obrazy, ale również dźwięki towarzyszące aktywności burzowej. Burze przy powierzchni Saturna roztaczają się na obszarze ponad 300 tysięcy kilometrów, a zatem obejmują niemal całą planetę. Nad biegunem północnym zauważono dziwną, sześciokątną strukturę chmur burzowych. Cyklon o nietypowym kształcie rozciąga się kilkaset kilometrów nad główną warstwą chmur i sięga głęboko w atmosferę. Pozaziemska pogoda to nie tylko szalejące wiecznie burze i wiatry. Na wszystkich czterech gazowych olbrzymach, dzięki atmosferze złożonej głównie z wodoru, można podziwiać przepiękne zorze w ultrawiolecie. Zorze są szczególnie jasne o zmierzchu oraz tuż przed północą. Potężny wir atmosferyczny na południowym biegunie Wenus wielkości całej Europy prawdopodobnie istnieje już od bardzo długiego czasu. Supergęsta atmosfera na Wenus porusza się 60 razy szybciej od rotacji planety. Wenus to najgorętsza planeta w Układzie Słonecznym, a jedyne opady to kwaśne deszcze. Opadający z chmur kwas siarkowy wyparowuje jeszcze przed dotarciem na powierzchnię. Słońce nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wybuchowe nastroje. Burze słoneczne lub inaczej burze magnetyczne niosą ze sobą potężne promieniowanie i cząsteczki pyłu. Nawet skromna burza słoneczna może zakłócić pracę satelitów, a niektóre są odczuwalne na Ziemi. Na przykład 160 lat temu wyjątkowo silny rozbłysk słoneczny zaburzył komunikację telegraficzną na całym świecie. 30 lat temu plazma wyrzucona ze Słońca spowodowała awarię zasilania w Kanadzie, a 6 milionów ludzi zostało pozbawionych prądu na 9 godzin. Niektórzy właśnie rozbłyskom słonecznym przypisują katastrofę Titanica, zwłaszcza że tej samej nocy na północnym niebie pojawiła się fantastyczna zorza. Zgodnie z tą teorią, burza słoneczna zakłóciła systemy komunikacyjne oraz nawigacyjne statku, przyczyniając się do śmierci 1500 pasażerów. Wszędzie piach. W Twoich oczach, uszach, włosach, pod bluzką i nawet w butach. Ledwie stoisz. Wiatr jest tak silny, że zwala Cię z nóg. Wtem wyjątkowo silny podmuch przewraca Cię na ziemię. Czołgasz się do tylnych drzwi. Otwarcie ich kosztuje Cię mnóstwo wysiłku. Po wejściu do środka stajesz na nogi i ukradkiem wyglądasz na zewnątrz. Widzisz same chmury pyłu. Nagle rozlega się ogłuszający ryk. Dobra, pora dzwonić po pomoc. Wszystko zaczęło się miesiąc temu. Pewnego dnia wyszłaś do ogrodu za domem. Wiał silny wiatr. Zauważyłaś nawet mini tornado pod jabłonką. Ledwo sięgało ci do kolan, leniwie obracając się wśród liści i pyłu. Próbowałaś je rozdeptać, ale za nic nie chciało zniknąć. Machałaś ręką i wróciłaś do domu. Następnego dnia tornado wciąż tam było i urosło? Co ciekawe, zamiast rosnąć w górę, zrobiło się szersze i w dodatku zaczęło podjadać twoje kwitnące krzewy. To zjawisko zaciekawiło cię do takiego stopnia, że postanowiłaś je obserwować. Każdego dnia dokonywałaś pomiarów i skrupulatnie je zapisywałaś w specjalnym notatniku. Kto wie, może później napiszę artykuł lub wydam książkę o swoim własnym tornadzie, pomyślałaś.
Pewnego dnia po wyjściu z domu zobaczyłaś powaloną jabłonkę. Nie wiedziałaś, jak to się stało. Tornado dalej wyglądało nieszkodliwie i zbyt słabo, żeby złamać dość pokaźne drzewo. Ale po tym incydencie zaczęłaś się zastanawiać, czy na pewno dobrze zrobiłaś, że nie zadzwoniłaś po pomoc. Najwidoczniej to był błąd, bo miesiąc później mini tornado dwukrotnie zwiększyło swoje pierwotne rozmiary. Przebywanie na drodze jest teraz niebezpieczne. Masz wrażenie, jakby twój dom znajdował się w oku cyklonu. Nie widzisz nieba zza ściany pyłu i gruzu. Twój ogród jest zniszczony, drzewa powalone, a krzewy wyrwane z korzeniami i wyrzucone gdzieś daleko poza dom. Słyszysz dzwonek do drzwi. Na ratunek przybyła zaproszona przez ciebie grupa naukowców. Pokazujesz im ogród z twoją własną klęską żywiołową i z zachwytem patrzysz na ich cichy szok. Jednak po kilku sekundach oszołomienia podrywają się do akcji. Ignorując wyjący wiatr, zaczynają znosić do środka najróżniejszy sprzęt. Wygląda to jak jakaś skomplikowana operacja. Twoja kuchnia zmienia się w centrum naukowe. Uczeni informują cię, że na jakiś czas zatrzymają się u ciebie. Wynosisz swoje rzeczy do najmniejszego pokoju i obserwujesz pracę naukowców. Kuchnia pełna jest pipczących gadżetów i urządzeń pokrytych mrugającymi światełkami. Wszędzie kręcą się ludzie w ochronnych kombinezonach. Najbardziej fascynuje cię, że nie wpadają na siebie ani nie tworzą sztucznego tłoku. Wyciągasz notatki, które sporządzałaś i wręczasz starszemu panu w białym kitlu. Dziękuję ci, jakbyś właśnie dała mu najpiękniejszy prezent w jego życiu. Następnych kilka dni mija w natłoku pracy. Tornado w twoim ogrodzie wciąż rośnie. Za każdym razem, gdy widzisz uczonych, robią się coraz bardziej ponurzy. Coś cię budzi około 2 w nocy. Otwierasz oczy i dochodzi do ciebie, że dom się trzęsie w posadach. Twoje tornadko musiało dojść do budynku. Nad ranem kilku uczonych prosi cię na stronę, aby przekazać ci nieprzyjemne wieści. Musisz się wyprowadzić. Tornado faktycznie się rozrasta i wkrótce zmiecie twój dom z powierzchni ziemi. Nic nie da się zrobić. Patrzysz z niedowierzaniem na ludzi, którzy każą ci wynieść się z twojego własnego domu. I gdzie niby masz pójść? Mówią ci, że nieopodal budują dodatkowe laboratorium. Ważna jest obserwacja zjawiska w czasie rzeczywistym. W każdym razie jest w nim wolny pokój z niezbędnym wyposażeniem. Musisz się w nim zatrzymać. Przy okazji naukowcy będą mogli zadać ci kilka pytań, które z całą pewnością pojawią się podczas przeprowadzania badań. Zgadzasz się, bo nie masz innego wyboru. Naukowcy pomagają ci przetransportować twoje rzeczy do nowego mieszkania. Chodzisz po domu, żegnając się z ulubionym stolikiem na kawę, kanapą i najwygodniejszym łóżkiem na świecie. Uczeni mówią, że nie ma czasu na wynoszenie mebli. Następnego dnia po twoim domu zostało jedynie wspomnienie. Tornado pożarło go około 4 nad ranem, a w ciągu kilku tygodni wchłonęło także 2 domy twoich sąsiadów, pobliski las, kilka porzuconych samochodów i małą kwiaciarnię. Jest już tak ogromne, że zbliża się do większego jeziora, oddalonego od miasta o kilka kilometrów. Mieszkańcy się ewakuują, władze wprowadziły stan wyjątkowy. Któregoś dnia zauważasz, że naukowcy rozmawiają niemal szeptem, wyglądają na wyjątkowo zmartwionych. Przyciskasz jednego z nich, żeby powiedział ci prawdę. Chwilę później ją wyjawia. Badacze zebrali dowody potwierdzające ich najgorsze obawy. Według wszelkich szacunków, tornado, które niegdyś było małym wicherkiem w twoim ogrodzie, wkrótce stanie się 2 wielką czerwoną plamą, tyle że na ziemi. Szkarłatne chmury obracają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z niebotyczną prędkością. Pod nimi dostrzegasz jaskrawe barwy największej planety w Układzie Słonecznym, gazowego olbrzyma Jowisza. Obłoki te to właśnie wielka czerwona plama. To kolosalny, szalejący sztorm w atmosferze Jowisza. Gdyby stanąć w jego sercu, wiatry byłyby względnie spokojne, natomiast na granicach mogą osiągać prędkość do 680 km na godzinę. To dwukrotnie więcej od najszybszych i najbardziej destrukcyjnych huraganów na Ziemi. Rozmiary czerwonej planety nieustannie się zmieniają. Obecnie jest ona większa od Ziemi. Lej sztormu sięga 320 km w głąb atmosfery Jowisza. Przeciętny cyklon na Ziemi rozciąga się na nie więcej niż 14 km od podstawy do szczytu. Wyjątkowe zjawisko istnieje na Jowiszu od tak dawna, ponieważ nie ma on utwardzonej powierzchni. W jej skład wchodzą warstwy chmur złożonych z pary wodnej, wody lodowej oraz amoniaku. Pod sztormem może znajdować się ocean ciekłego wodoru. Nasza planeta jest kamienna, a huragany zwalniają i rozpadają się z chwilą zejścia i zetknięcia się z powierzchnią. Wielka czerwona plama nie styka się z żadnym takim punktem, dlatego nieustannie szaleje.
Uczony przekazuje ci również najdziwniejszą i niepokojącą informację o twoim ogrodowym tornadzie. Zamiast słabnąć i zniknąć kilka tygodni temu, nie tylko wciąż wiruje, ale także powiększa się i nabiera na sile. Nawet najbardziej doświadczeni eksperci nie są w stanie wytłumaczyć tego zjawiska. Po kilkudniowej analizie doszli do wniosku, że w ogóle nie powinien się pojawić na Ziemi. To wbrew prawom natury. Co ciekawe, skład sztormu po części przypomina ten wielkiej czerwonej plamy. Jesteś pod wrażeniem i w ogóle, ale dalej nie pojmujesz, dlaczego naukowcy są tak zdołowani. Okazuje się, że twój niegdyś mini sztorm osiągnie rozmiary tego na Jowiszu. A ponieważ Ziemia jest znacznie mniejsza od monstrualnej czerwonej plamy, najprawdopodobniej pożre planetę w całości. Będzie się wciąż rozrastał, niszcząc wioski i miasteczka, lasy i autostrady, wciąż nabierając na sile. Ludzie będą musieli opuścić swoje domy i ewakuować się do względnie bezpiecznych miejsc, aż ostatecznie ich zabraknie. Proces ten zajmie całe lata, ale i tak ludzkość nie zdąży się do tego przygotować. Będą dwa sposoby uporania się z tą globalną klęską żywiołową. Jeden z nich przewiduje kolonizację Księżyca lub innej planety, choćby Marsa. Ale to czasochłonny proces. Zanim z Ziemi wylecą pierwsze statki kosmiczne z ludźmi na pokładach, sztorm zdąży pochłonąć całą planetę. Naukowcy mogą też spróbować zatrzymać huragan. Istnieje technologia zwana efektem okularów przeciwsłonecznych. W atmosferę wpompowuje się miliardy ton gęstego gazu, który wchłania światło słoneczne i schładza wodę oceanów, która stanowi silnik napędowy każdego huraganu. Uczeni nie mają jednak pewności, czy metoda ta zadziała w przypadku tego tornada. Jakby nie było, powstało nie nad oceanem, ale w twoim ogrodzie. Stoicie w pomieszczeniu, które wypełnia wybuchowy gaz. Wystarczy pojedyncza iskra, aby wszystko rozsadziła potężna eksplozja. Trzymacie zapałkę, ale co to dla was jedno pomieszczenie? Jak już podpalać, to na skalę kosmiczną. Jowisz, piąta w kolejności od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego, posiada jednocześnie rekordową koncentrację wybuchowych gazów w naszym zakątku kosmosu. Gazowy olbrzym ma średnicę 11 razy większą od Ziemi i jest niemal 2,5 raza cięższy niż pozostałe planety w naszym Układzie razem wzięte. Jego masa jest równa masie 317 Ziemi. Głównym składnikiem rzadkiej atmosfery Jowisza jest metan. Tak, ten sam łatwopalny gaz, którego używamy na co dzień w kuchni i w samochodach. Poza tym planetę otacza warstwa metalicznego wodoru. W swoim naturalnym stanie wodór jest najlżejszym pierwiastkiem we wszechświecie. Jednak na Jowiszu panuje ciśnienie ponad 400 milionów razy wyższe niż w ziemskiej atmosferze. Poddany działaniu tak ekstremalnego ciśnienia wodór jest sprężany do tego stopnia, że wygląda jak ciekły metal. Metaliczny wodór stanowi świetne źródło paliwa. Generuje przy spalaniu 20 razy więcej energii niż zwyczajny wodór. Mielibyście tam niezłą frajdę ze swoją zapałką. Gazowego olbrzyma dzieli od Ziemi zaledwie jedna planeta, ale na drodze między orbitami Marsa i Jowisza znajduje się też pas planetoid. Niektóre z krążących tam ciał niebieskich mają taką szerokość, co odległość z Los Angeles do Las Vegas. Inne z kolei dorównują swoją średnicą rozmiarom niewielkich państw. Największą asteroidą jest niewątpliwie Ceres. Jej średnica prawie pokryłaby cały obszar Alaski. To już nie tyle kosmiczna skała, co karłowata planeta. Przy naszej obecnej technologii podróż z Ziemi na Jowisza trwałaby jakieś 650 dni. Prawie 2 lata totalnej nudy na pokładzie statku kosmicznego. Jak do tej pory najdłuższy okres spędzony przez astronautów w przestrzeni kosmicznej to 84 dni. 2 lata w ciasnej przestrzeni, oglądając te same filmy, ale przynajmniej człowiek się wyśpi. Przewijamy 2 lata do przodu i jesteście na miejscu, a raczej na gigantycznej beczce prochu. Już wyobrażacie sobie, jak to będzie rozsadzić Jowisza na kawałeczki. Tylko uwaga, podczas podchodzenia do lądowania. Ze względu na swoją masę, Jowisz ma grawitację 3-krotnie silniejszą niż nasza planeta. Ledwo możecie ustać na nogach, nie mówiąc o jakimkolwiek wysiłku fizycznym. Tu na klatę wyciśniecie może z 15 kilo. Nawet zapałka, którą trzymacie w ręce, wydaje się dużo cięższa. Poskakać też się nie da. Wszystko to jednak teoretyczne dywagacje, gdyż Jowisz jako gazowy olbrzym nie posiada stałej powierzchni. Według naukowców ciśnienie na planecie rośnie w miarę zbliżania się do jądra. Chmury gazów stopniowo gęstnieją i w pewnym punkcie osiągają stan płynny. Jednak aby zabawić się w kosmicznego podpalacza, nie musicie schodzić zbyt głęboko. Metan to lekki gaz, więc występuje w zewnętrznych warstwach. Wyciągacie zapałkę, pocieracie odrazkę i... nic się nie dzieje.
Próbujecie jeszcze kilka razy, druga zapałka, trzecia. Na szczęście jesteście przygotowani i wyciągacie z plecaka palnik gazowy. Odkręcacie zawór na maksa. Znowu nic. A trzeba było słuchać na lekcji chemii. Proces spalania wymaga trzech elementów. Pierwszy to materiał palny, czyli na przykład metan i metaliczny wodór, którego na Jowiszu, jak już wiecie, jest co niemiara. Drugi element to źródło zapłonu, czyli energia inicjująca zapalenie, na przykład iskra elektryczna lub mechaniczna, albo właśnie zapałka. Ostatnim elementem jest tlen. Składnik powietrza, którym oddychamy, jest równie istotny do zapłonu, co samo paliwo. Bardzo łatwo to sprawdzić. Zapalcie sobie świeczkę, po czym przykryjcie ją szklanką. Zauważycie, że płomień tli się przez kilka sekund, a następnie zanika. Materiału palnego jest wciąż pod dostatkiem, ale płomień strawił cały tlen wewnątrz szklanki. Na Jowiszu nie może zajść proces spalania, ponieważ nie ma tam tlenu. Nie trzeba było tam lecieć, żeby się o tym przekonać. Z ziemi widać, jak na gazowego olbrzyma regularnie spadają setki tysięcy mikrometeorytów pochodzących z pobliskiego pasa planetoid. Gdy kosmiczne odłamki uderzają w atmosferę planety, zaczynają płonąć, a mimo to Jowisz jakoś nie eksploduje. Smutna wieść dla piromana? Niezupełnie. Teoretycznie jest bowiem sposób na podpalenie Jowisza. Klucz do sukcesu to termojądrowa reakcja łańcuchowa. Uwolni ona potężną eksplozję widoczną nawet z Ziemi. Będzie to niczym narodziny gwiazdy. Potrzebny byłby do tego reaktor na podobieństwo tych wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych. Jednak nawet wszystkie reaktory, które mamy do dyspozycji, nie wystarczą do zainicjowania odpowiedniej reakcji. Duże asteroidy trafiające w planetę wywołują znacznie większe eksplozje. W 2009 planetoida o rozmiarze 5 boisk wybuchła na Jowiszu z siłą 5 miliardów ton dynamitu, zostawiając po sobie ciemną plamę wielkości Oceanu Spokojnego. W 1994 miała miejsce jeszcze większa eksplozja. Ta z kolei zostawiła ślad prawie równy wielkością naszej planecie. Jednak te siniaki na Jowiszu są krótkotrwałe. Wiatry i burze rozwiewają pozostałości po eksplozjach i kilka tygodni później nie ma po nich śladu. Wasze próby były nieskuteczne, ponieważ były podejmowane na powierzchni. Zamiast tego należy podłożyć ładunek wybuchowy wielkości Księżyca w jednej z głębszych warstw. To dopiero spowoduje reakcję termojądrową i podpali złoża metalicznego wodoru. W przeciągu kilku sekund Jowisz rozpadnie się na kawałki. Gdyby coś takiego faktycznie się zdarzyło, imponujące fajerwerki, doskonale widoczne z Ziemi, byłyby ostatnim widokiem, jakie ludzkość miałaby okazję oglądać. Eksplozja na taką skalę zaburzyłaby orbity Ziemi oraz pozostałych planet Układu Słonecznego. Zamiast na wschodzie, Słońce mogłoby się pojawiać z dowolnej strony. Po dotarciu do Ziemi, wywołany wybuchem wiatr dosłownie odarłby naszą planetę z atmosfery. Bez ochronnej warstwy ozonowej nic nie chroniłoby organizmów żywych przed zabójczym promieniowaniem słonecznym. Ludzkość musiałaby szukać schronienia pod Ziemią, ale nawet to na dłuższą metę nie uratowałoby naszego gatunku. W Ziemię zaczęłyby uderzać tysiące meteorytów, uprzednio zakotwiczonych w pasie planetoid przez grawitację Jowisza. Ziemia byłaby nękana bezustannym bombardowaniem przez kosmiczne skały, duże i małe. Ale na powierzchni nie byłoby nikogo, kto mógłby to zjawisko podziwiać. Potencjalny wybuch Jowisza naukowcy porównują do supernowej. Nic dziwnego, skoro gazowemu olbrzymowi całkiem blisko do gwiazdy. Gdyby miał nieco większą średnicę i masę, zacząłby się kurczyć. Niebotyczne ciśnienie w jądrze planety wyzwoliłoby reakcję termojądrową i z czasem Jowisz zamieniłby się w brązowego karła, 50 razy cięższego niż dotychczas. Jednak do statusu gwiazdy brakuje mu nieco masy. To też Jowisza określa się czasami mianem nieudanej gwiazdy. Może powinniśmy odwiedzić inne planety Układu Słonecznego i tam spróbować zapalić zapałkę. Saturn ma podobną atmosferę do Jowisza i również nie ma tam za grosz tlenu, więc pozostaje nam podziwiać piękne pierścienie planety. Uran i Neptun są znacznie mniejsze i nie zarejestrowano na nich obecności metalicznego wodoru, więc potencjalna eksplozja byłaby słabsza. A w zasadzie to w ogóle by jej nie było, ponieważ, niespodzianka, tam także nie ma tlenu w atmosferze. Istnieje natomiast jedna planeta poza Ziemią, gdzie moglibyście rzeczywiście rozpalić ogień. To GJ1132b, oddalona o 39 lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy podejrzewają, że występuje tam tlen. Nie jest to jeden z gazowych olbrzymów, więc gdyby udało się tam dostać, można by siąść przy ognisku i podziwiać nietypowy zachód Słońca.
Bum! Kolejne uderzenie w Jowisza. Przyjrzyjmy się tej planecie z bliska. Gazowy olbrzym, największa planeta w Układzie Słonecznym, 318 razy masywniejsza od Ziemi, 2,5 raza większa od pozostałych planet Układu Słonecznego razem wziętych. Co ciekawe, gdyby Jowisz urósł, to by się zmniejszył. Większa masa oznaczałaby bowiem większą gęstość, a to z kolei spowodowałoby, że Jowisz zacząłby sam siebie przyciągać. Naukowcy twierdzą, że mógłby mieć 4 razy większą masę bez wpływu na zmianę gabarytów. Jowisz potrzebuje 10 godzin, by wykonać pełny obrót wokół własnej osi. To czyni go najszybciej wirującą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Nieustannie uderza też w niego mnóstwo różnorakich obiektów kosmicznych. Odkrycia tego dokonali obserwujący planetę astronomowie amatorzy. Dostrzegli nietypowe błyski na powierzchni planety. Wywołuje je właśnie siła tych kolizji, a Jowisz z jakiegoś powodu dostaje w skórę znacznie częściej niż inne planety. W 1994 roku astronomowie odkryli Shoemaker-Levy 9, kometę, która rozpadła się i zderzyła z gazowym gigantem. Pierwotnie wielkością przypominała obiekt, który zmiótł z Ziemi dinozaury, jednak w międzyczasie rozpadła się na ponad 20 części. Zaciemniły one powierzchnię planety na całe miesiące. 15 lat później, w 2009 roku, astronomowie zaobserwowali na Jowiszu czarną plamę wielkości naszej planety. Był to wynik uderzenia asteroidy o średnicy od 200 do 500 metrów. Najpotężniejsza asteroida odnotowana na Ziemi uderzyła w okolice położone nad rzeką podkamienna Tunguska w Rosji w 1908 roku. Kolizja spowodowała potężną eksplozję, chociaż nikt nigdy nie znalazł krateru. Pytanie jednak brzmi, dlaczego Jowisz stanowi cel dla tak wielu kosmicznych pocisków? Asteroidy i komety, które przelatują w okolicy Ziemi oraz Jowisza, poruszają się niemal z taką samą prędkością. Gęstość obiektów kosmicznych, które mogą na siebie oddziaływać, jest również prawie identyczna. Ale przekrój celów, które mogą uderzyć, jest już zupełnie inny. Jowisz ma 11 razy większą średnicę niż nasza planeta, co oznacza, że posiada około 125 razy większy przekrój. Im masywniejsza planeta, tym silniejsze jej przyciąganie grawitacyjne. Im silniejsze przyciąganie, tym mocniej oddziałuje na kosmiczne obiekty przelatujące obok. Nasze pole grawitacyjne jest słabsze niż pole grawitacyjne Jowisza. Jeśli więc jakieś ciało kosmiczne będzie poruszało się w pobliżu Ziemi z prędkością nie większą niż 36 tysięcy km na godzinę, nasza grawitacja je przyciągnie. Natomiast asteroidy i komety zazwyczaj poruszają się z większą prędkością. Tymczasem Jowisz przyciąga większość komet i asteroid przelatujących w jego pobliżu. Jeśli Ziemia byłaby atakowana przez ciała kosmiczne tej wielkości tak często jak Jowisz, do masowych wyginięć, patrz dinozaury, dochodziłoby 1000 razy częściej. W 2020 roku na orbicie Wenus naukowcy odkryli niezwykłą asteroidę, pierwsze takie ciało w tej przestrzeni. Odłamek ma wielkość niedużej góry i zawiera sporo minerałów, które można odnaleźć w głębokich warstwach skalnych Ziemi. Badacze uważają, że obiekt ten stanowi wskazówkę do odkrycia tajemnicy asteroid, które powstały, gdy kształtował się nasz Układ Słoneczny. To zresztą nie jedyna tajemnica związana z Wenus. Na planecie szaleją gwałtowne wiatry miotające chmury i burze osiągające prędkość ponad 350 km na godzinę. To 60 razy szybciej niż obraca się sama Wenus. Poza tym naukowcy nadal nie są pewni, co stało się z oceanami na tej planecie. Według pewnej teorii związane jest to z bliskością Słońca, które doprowadziło do wyparowania wody tak, że ostatecznie trafiła ona do atmosfery w postaci pary wodnej. Woda ta uwięziła pochodzące ze Słońca ciepło, które z czasem powodowało odparowanie coraz większej ilości wody. Dawno, dawno temu Wenus prawdopodobnie miała środowisko podobne do ziemskiego. Teoria mówi, że również była ofiarą wielu komet i asteroid. Miliardy kawałków planety wirowały dookoła, niektóre z nich mogły nawet rozbić się o ziemski księżyc. Kawałki, które uderzyły w naszą planetę, znajdują się najpewniej bardzo głęboko pod powierzchnią, jako że Ziemię cechuje większa aktywność geologiczna niż Księżyc. Na Uranie też doszło do kolizji, tyle że poważniejszej niż te wywołane przez asteroidy. Pozostałe planety w naszym Układzie Słonecznym mają oś obrotu skierowaną do góry w stosunku do płaszczyzny ekliptyki. Uran natomiast jest przechylony, leży na boku. A zatem jedna pora roku trwa tam 42 lata, gdy jeden z biegunów jest skierowany w stronę Słońca.
Większość planet widziana z góry Układu Słonecznego obraca się też przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wenus natomiast porusza się w odwrotnym kierunku, co prawdopodobnie oznacza, że została wyrzucona ze swojej osi dawno temu. Być może więc Uran zderzył się z innym ciałem kosmicznym przed milionami lat. Kiedy nasz Układ Słoneczny był jeszcze bardzo młody, konfiguracja orbit Saturna i Jowisza mogła się krzyżować. Ich siły grawitacyjne wytworzyły pęd orbitalny, który został przeniesiony na Uran. To wybiło tę planetę z jej osi. Wokół Słońca krążą miliony asteroid, natomiast tylko ułamek z nich sporadycznie przeleci w pobliżu Ziemi. Nie mamy więc w zasadzie powodów do zmartwień. Naukowcy planują w latach 30. obecnego stulecia wizytę na Marsie, dlatego liczą, że akurat ta planeta nie będzie celem ataków masywnych ciał kosmicznych. Na czerwonej planecie nowe kratery pojawiają się średnio co 1-2 dni. Ich średnica wynosi mniej więcej 4 metry, co sugeruje, że powstały w wyniku uderzenia obiektów o wielkości piłki do nogi. A ponieważ atmosfera na Marsie jest cieńsza niż na Ziemi, mniejsze ciała mogą łatwiej się do niej przedostać. Marsjańska północ to głównie płaskie tereny nizinne. Południe jest bardziej zróżnicowane, pełne kraterów. Natomiast we wnętrzu planety znajduje się zaskakująca ilość rzadkich metali. Twierdzi się, że to wynik zderzenia dużego ciała niebieskiego z Marsem, co doprowadziło do oderwania części jego północnych terenów. Odłamki tej asteroidy okrążyły planetę, a następnie zmieszały się w dwa małe księżyce orbitujące wokół czerwonej planety. Na Ziemi też mamy trochę marsjańskich skał. Znaleziono je na Saharze, Antarktydzie i w kilku innych miejscach. Niektóre z tych odłamków zawierają gaz, który pod względem chemicznym odpowiada atmosferze Marsa. Skały powstały najpewniej w wyniku wielkiej eksplozji, która nastąpiła, gdy jakaś masywniejsza asteroida lub meteor zostały wyrzucone z Marsa i trafiły w naszą planetę. Merkury też ma cienką atmosferę, więc dochodzi tam do licznych mniejszych kolizji. Wyobraźcie tylko sobie, budzicie się rano, podchodzicie z kawą do okna i następnego ranka obserwujecie mini deszcz meteorytów, niczym pokaz fajerwerków. Tak wyglądałyby poranki na Merkurym. Ten dziwny wzór pogodowy kształtuje jego atmosferę, zwaną egzosferą. Merkury jest tak gęsty, że jego ciężkie żelazne jądro stanowi 2/3 jego całkowitej masy. Naukowcy uważają, że dawniej planeta była większa, ale liczne kolizje doprowadziły do zmniejszenia jej powierzchni. Merkury był nieustannie bombardowany przez kosmiczne skały, które pozostawiły po sobie ślady w postaci kraterów. Wydaje się, że formacje na powierzchni powstały w wyniku działania lawy wulkanicznej, która najpierw się rozlała, a następnie zastygła. Wiele kraterów wypełnionych jest właśnie takim materiałem. To znaczy, że merkuriańską rzeczywistość kształtował jeszcze jeden czynnik – wulkany. W pobliżu Neptuna odkryto niezwykłą grupę asteroid najróżniejszych gabarytów, od ogromnych niczym całe metropolie po te wielkości drobnych kamyczków. Sądzi się, że pochodzą one z grupy asteroid zwanej Pasem Kuipera. Tworzy on pierścień daleko poza Neptunem. Jednak nowe asteroidy mają zupełnie inne barwy niż te w pasie Kuipera. Znajdują się tak daleko od Słońca, że w zasadzie ich powierzchnia powinna pozostać niemal nietknięta jego działaniem. Tymczasem mają zbliżony kolor do spieczonych Słońcem planetoid wokół Jowisza. Podobnie jak pozostałe planety, Neptun jest w strefie wpływu słonecznego ciepła, ale jego wnętrze skrywa tajemnicę, coś co sprawia, że Neptun wytwarza więcej ciepła niż pobiera. Bez wątpienia wpływa to na pogodę, a warto zaznaczyć, że Neptun ma najdziwniejszą pogodę w całym Układzie Słonecznym. Potężne burze, niezwykle silne wiatry i chmury podobne do cirrusów, które gwałtownie i nieustannie się zmieniają. W jego atmosferze znajdują się również ciemne plamy, które pojawiają się, by następnie zniknąć. Ziemia dostaje 1000 razy więcej światła słonecznego niż Neptun. Gazowe olbrzymy, takie jak Saturn i Jowisz, chronią naszą planetę przed asteroidami. W innych okolicznościach znacznie częściej dochodziłoby do potężnych kolizji, takich jak te, w wyniku których powstało dość odłamków, by uformować księżyce i inne planety. W kierunku Saturna zmierza ogromna asteroida. Niewykluczone, że będzie przelatywać koło Ziemi w 2031 roku. Obiekt jest 10 razy większy niż asteroida, która położyła kres panowaniu na Ziemi dinozaurów. Tytan, jeden z księżyców orbitujących wokół Saturna, o 80% większy od naszego Księżyca, jest w zasadzie jedynym księżycem w naszym Układzie Słonecznym, który posiada atmosferę.
Jest ona 1,5 razy grubsza od naszej i składa się głównie z azotu, podobnie jak ziemska. Nikt nie wie, skąd wziął się tam azot. Jednakże w przeciwieństwie do Saturna i większości innych miejsc w Układzie Słonecznym, jego księżyc ma potencjał, by zagościło na nim kiedyś życie. Ekstremalnie gorący i szybki jak błyskawica. To ja. A nie, czekajcie, mówimy o kosmosie? Astronomowie odkryli PEG-51, egzoplanetę orbitującą wokół gwiazdy podobnej do naszej. Egzoplaneta to każda planeta znajdująca się poza Układem Słonecznym, która obiega gwiazdę nie będącą naszym Słońcem. Ta konkretna całkowicie różni się od odkrytych do tej pory. Ma niemal taką samą średnicę co Jowisz, ale tylko połowę jego masy. Obieg wokół gwiazdy zajmuje jej raptem 4 dni, co wydaje się niemożliwe. Jakim cudem masy ciało niebieskie może poruszać się tak szybko? Po tym odkryciu astronomowie zaczęli znajdować w różnych zakątkach kosmosu obiekty, które później nazwali gorącymi Jowiszami. Wiele z tych gorących gazowych olbrzymów było oddalone od swych gwiazd raptem o kilka milionów kilometrów. Czasami ich orbity znajdowały się bardzo blisko gwiazdy, a wiele z nich było kilkukrotnie większych od Ziemi. Systemy słoneczne, w których znaleziono gorące Jowisze, w niczym nie przypominają naszego. Nasz układ jest bardzo uporządkowany. Mamy małe, skaliste planetki bliżej Słońca i bardziej oddalone od niego gazowe olbrzymy. Niemal wszystkie spokojnie obiegają gwiazdy po swych orbitach. Panuje ład i harmonia. W początkowych fazach powstawania gwiazda tworzy otaczający ją tzw. dysk akrecyjny, złożony z gazów, pyłu i odłamków skalnych. Gazy ulegają powolnemu wchłanianiu w wyniku działania sił grawitacyjnych gwiazdy, co prowadzi do powstania swoistego gwiezdnego wiru. Na zewnątrz dysku jest znacznie więcej gazów niż w jego centrum. Z czasem efekt wiru przybiera na sile. To samo dzieje się z gorącymi Jowiszami, co sprawia, że poruszają się znacznie szybciej niż wcześniej. W dodatku olbrzymy te zbliżają się do gwiazdy coraz bardziej we wciąż zacieśniającej się spirali. Nasz Jowisz, na szczęście, nie stał się jednym z tych gorących. Ten gazowy olbrzym rozpoczął swą egzystencję jako lodowa asteroida rozmiarów Ziemi, czyli inaczej niż gorące Jowisze. W początkowych etapach istnienia był oddalony od Słońca 4 razy bardziej niż znajduje się obecnie, czyli gdzieś między Uranem a Neptunem. Około 2 lub 3 miliony lat po uformowaniu się w dysku akrecyjnym naszego Słońca rozpoczął on trwającą 700 milionów lat fazę, którą astronomowie określają mianem wielkiego halsowania. Hals to manewr, który wykonuje łódź zbliżająca się do bojki, okrąża ją, a następnie przyspiesza płynące z powrotem. Jowisz zaczął robić to samo. Podczas zacieśniających się migracji orbitalnych jego grawitacja mogła poruszyć mnóstwo asteroid i innych ciał niebieskich i zakłócić orbity większych planet, w konsekwencji powodując kolizje i ogólny chaos. W wyniku wielkiego halsowania Jowisza destrukcji mogło ulec mnóstwo ciał niebieskich. Na szczęście to tylko jeden z przypuszczalnych scenariuszy, ponieważ planeta zmieniła kurs i stała się spokojnym gazowym olbrzymem. Neptun, Uran i Saturn także zaczynały swoje wersje tego chaotycznego procesu. Saturn stał się tak wielki, że swoją grawitacją zaczął ściągać Jowisza z jego orbity. Po jakimś czasie jednak orbity obu olbrzymów ustabilizowały się. Potem planety zdołały wchłonąć pozostający między nimi gaz, który pełnił rolę swoistego paliwa, niezbędnego do halsowania obu olbrzymów. Jowisz i Saturn mogły wreszcie spocząć na stabilnych orbitach, które znamy obecnie. Jowisz wciąż od czasu do czasu wyrzuca parę lodowych asteroid w kierunku planet wewnętrznych, co mogło przyczynić się do powstania oceanów na młodej Ziemi, ale olbrzym jest obecnie o wiele spokojniejszy. Siły grawitacyjne Saturna zapanowały nad ówczesnym chaosem i od tamtej pory mają wszystko pod kontrolą. Dziś Jowisz jest naszym obrońcą. Jego masa jest 2,5 razy większa niż masa wszystkich pozostałych planet Układu Słonecznego razem wziętych. Stanowi on swego rodzaju tarczę grawitacyjną obiegającą wewnętrzną część naszego układu. Przelatujące obok niego asteroidy i odłamki wpadają w pułapkę jego grawitacji, która wyrzuca je z dala od planet wewnętrznych, czyli Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa, chroniąc nas tym samym przed zagładą.
ponieważ Ziemia od zawsze miała zapewnioną ochronę, dało jej to czas na rozwinięcie bardziej złożonych form życia, no i nie została zniszczona przez asteroidy, gorące jowisze czy inne ciała niebieskie. Jowisz nie był jedyną planetą, która mogła się zderzyć z Ziemią. Uczeni twierdzą, że równie dobrze mógł to zrobić Merkury, najbliższa Słońcu i zarazem najmniejsza planeta w całym Układzie Słonecznym. Co ciekawe, Merkury się kurczy. Jego obecna średnica jest o 14 km mniejsza w porównaniu z rozmiarami sprzed 4 miliardów lat. Uczeni uważają, że może to wynikać z faktu, że jego jądro jest złożone z żelaza. Metal ten nieustannie się schładza i utwardza, redukując rozmiary planety. Merkury ma najwięcej kraterów w całym Układzie Słonecznym. Jego atmosfera jest tak cienka, że w żaden sposób nie chroni go przed meteorytami. Największy krater na powierzchni planety ma średnicę co najmniej 1500 km. Pomieściłby całą zachodnią Europę, od Niemiec po Portugalię. Obiekt, który zostawił po sobie taką wyrwę, musiał mieć co najmniej 100 km długości. Pod względem liczby kraterów Merkury przypomina nasz Księżyc. Ponieważ obiega Słońce znacznie szybciej niż inne planety, jeden rok na nim odpowiada 88 dniom na Ziemi. To tak jakby świętować urodziny co 3 miesiące. Albo i częściej. Mimo to Merkury obraca się tak wolno, że jeden dzień na nim trwa 59 dni ziemskich. Wyobraź sobie, żeby czekać tyle na pójście spać. Na Ziemi znajduje się fragment Merkurego. W 2012 na jednym z marokańskich bazarów znaleziono zielony meteoryt. Po przeanalizowaniu go uczeni doszli do wniosku, że może pochodzić z pierwszej planety od Słońca. Merkury nie ma swoich księżyców ze względu na małe rozmiary oraz słabą grawitację. Poza tym jest zbyt blisko Słońca. Swoją drogą, poza nim tylko Wenus nie posiada żadnych księżyców. Merkury ma bardzo cienką skorupę. Jedna z teorii dotyczących formowania się tej planety głosi, że to z powodu potężnego zderzenia Merkury stracił większość skorupy, a nawet przemieścił się ze swojego pierwotnego miejsca, co nie byłoby niczym zaskakującym. Gazowe olbrzymy naszego Układu Słonecznego również nie uformowały się w miejscach, w których znajdują się obecnie. Orbita Merkurego jest bardzo chaotyczna, co oznacza, że być może został wyrzucony z tej pierwotnej. Uczeni twierdzą również, że Merkury mógł zderzyć się z młodą Ziemią. Jedna z teorii mówi, że nasz Księżyc mógł powstać właśnie z odpadków dryfujących w kosmosie po tej kolizji. Niewykluczone, że w skład Srebrnego Globu mogą wchodzić fragmenty skorupy tej planety. Egzoplanety Kepler-107b oraz Kepler-107c to para planet obiegających gwiazdę podobną do naszego Słońca w systemie Kepler-107. Znajduje się on około 1700 lat świetlnych od Ziemi. Planety te są niemal identycznych rozmiarów. Średnice obu są 1,5 razy większe od Ziemi, ale jedna z nich, Kepler-107c, jest niemal trzykrotnie gęstsza od drugiej. Wynika to z odmiennej budowy obu ciał niebieskich. Niektórzy uczeni twierdzą, że Kepler-107b jest mniej gęsta, ponieważ w przeszłości mogła zderzyć się z inną, nieznaną planetą. W wyniku potężnej kolizji część jej powierzchni oderwała się, pozostawiając bardzo gęste, bogate w żelazo jądro. Około 200 lat temu w Neptuna uderzyła kometa, ale ponieważ nie jest on planetą skalistą z cienką atmosferą, tak jak Mars czy Merkury, znacznie trudniej udowodnić to wydarzenie. W 1994 kometa Shoemaker-Levy 9 rozpadła się i wleciała w Jowisza. Astronomowie zdołali zarejestrować to wydarzenie, dzięki czemu mieli okazję dowiedzieć się więcej o pozostawionych po zderzeniu w atmosferze Jowisza pierwiastkach oraz cząsteczkach. Dzięki tym danym uczeni zrozumieli, że stężenie tlenku węgla w wyższych warstwach atmosfery Neptuna jest większe w porównaniu do niższych. Oznacza to, że w przeszłości mogła w niego uderzyć duża kometa, ponieważ w skład ogonów tych ciał niebieskich wchodzi właśnie tlenek węgla. Coś wielkiego zderzyło się również z Uranem i na zawsze go zmieniło. Mógł to być lodowy obiekt dwukrotnie większy od Ziemi. W wyniku kolizji Uran się przechylił i teraz wygląda, jakby obracał się na boku. Uran jest nieprawdopodobnie zimny. O wiele zimniejszy niż powinien. Może to oznaczać, że obiekt, który w niego uderzył, był protoplanetą złożoną z lodu oraz skał.
Niewykluczone również, że gruz powstały z tej kolizji mógł stworzyć cienką skorupę wokół Urana, która wciąż więzi ciepło jądra. Naszą galaktykę bombardują dziwne impulsy energetyczne dochodzące z drugiego końca wszechświata. Na przestrzeni minionej dekady uczeni obserwowali dziwne błyski światła zdążające w kierunku naszej planety. Zjawisko to nazywa się szybkimi błyskami radiowymi. Sygnały te przebijają się przez miliardy lat świetlnych pyłu i gazu. Raczej spory dystans, prawda? Jak na razie nikt nie zdołał wyjaśnić, skąd te błyski się biorą. Naukowcy coraz to odkrywają nowe planety klasyfikowane jako superziemie. Są to planety pozasłoneczne o masie większej od Ziemi, ale mniejszej od lodowych olbrzymów w rodzaju Urana czy Neptuna. Mogą być skaliste, gazowe bądź też połączeniem tych dwóch typów. Bywają dwukrotnie, a nawet dziesięciokrotnie większe od Ziemi. Są ciekawym obiektem badań, ale wszystkie znajdują się bardzo daleko, podobnie jak tak zwane mini Neptuny. Te z kolei mogą być gazowymi karłami, lodowymi olbrzymami albo masywnymi planetami skalistymi. W naszym zakątku kosmosu nie występują ani superziemie, ani mini Neptuny. Jest natomiast coś, czego nie mają inne układy gwiezdne. Jowisz. Jowisz to największy i najcięższy obiekt krążący wokół Słońca. Ten król planet dominuje nad całym układem słonecznym, a według jednej z teorii w przeszłości pochłaniał inne ciała niebieskie. Jakieś 4,5 miliarda lat temu w młodego Jowisza uderzyła protoplaneta o masie dziesięciokrotnie większej od Ziemi, złożona z lodu i skały. Tytaniczna kolizja rozerwała jądro Jowisza, a hel i wodór wymieszały się z gęstszymi pierwiastkami. W miarę upływu czasu ciężki materiał opadał do środka, aż w końcu na powrót utworzył istniejące obecnie gęste jądro. A to była zaledwie przystawka przed głównym daniem. Naukowcy podejrzewają, że nasz Układ Słoneczny zawierał kiedyś więcej planet niż teraz. Na przykład okolica Merkurego wydaje się zaskakująco pusta. Wewnętrzne obszary układów gwiezdnych są przeważnie upchane średnimi planetami wielkości między Ziemią a Neptunem. Początki naszego Układu Słonecznego były dość chaotyczne. Z zapadającej się masy obłoku molekularnego narodziło się Słońce, wokół którego wirował spłaszczony dysk pyłu i gazu. To z tego dysku uformowały się planety, księżyce i inne ciała niebieskie, niczym młode drzewa wyrastające z Ziemi. Małe, skaliste planety wykształcały się w wysokiej temperaturze blisko gwiazdy, podczas gdy gazowe olbrzymy powstawały dalej. Tam otrzymywały mniej ciepła, przez co uformowały się głównie z gazu i lodu. Planety Układu Słonecznego grzecznie krążą po swoich orbitach, ale kiedyś nie były tak stabilne. Niektóre podróżowały po mniej tradycyjnych, podłużnych torach, raz przybliżając, raz oddalając się od Słońca, jak gdyby złapane w grawitacyjnego ping-ponga przez swoich sąsiadów. Kilkanaście lat temu brytyjscy astronomowie zaproponowali teorię nazwaną Wielkim Halsowaniem, która usiłuje wyjaśnić przebieg wydarzeń w ciągu pierwszych kilku milionów lat istnienia Układu Słonecznego. Główną rolę odgrywa tutaj właśnie Jowisz, który został zmieciony przez prądy gazu otaczające młode Słońce i dryfował w kierunku centrum Układu Słonecznego jak halsująca łódź. Po drodze zbierał masy materii, zderzał się z niektórymi planetami, a inne wyrzucał z orbit, niszcząc nowonarodzone światy. Nieco później Saturn uwolnił Układ Słoneczny od tyranii Jowisza, złapał go w swoim rezonansie grawitacyjnym i obie planety podążyły w kierunku swojego obecnego położenia. Migracja Jowisza pozostawiła po sobie chaos, wywołała szereg kolizji oraz innych gwałtownych zmian. Autorzy teorii sugerują m.in., że Jowisz dostarczył część wody, która wypełnia oceany na Ziemi. Oddziaływanie grawitacyjne Jowisza wyrzuca w przestrzeń międzygwiezdną małe ciała niebieskie, które czasami przelatują przez środek Układu Słonecznego. Być może to właśnie Jowisz wystrzelił w Ziemię planetoidę, która 66 milionów lat temu przyczyniła się do zagłady dinozaurów. Uderzyła w półwysep Yucatan, wywołując trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów oraz fale tsunami, które zdewastowały faunę i florę naszej planety. Nie wiadomo, skąd wzięło się to ciało niebieskie. Nie jesteśmy nawet pewni, czy była to asteroida, czy kometa. Według jednej z hipotez była to kometa pochodząca z obłoku Oorta,
czyli chmury okruchów lodu rozciągającej się tuż za granicą Układu Słonecznego, mogła zostać ściągnięta z kursu przez potężną grawitację Jowisza. Jeśli wyobrazić sobie nasz Układ Słoneczny jako maszynę do pinbala, Jowisz jest niewątpliwie graczem, który wystrzeliwuje przelatujące małe ciała niebieskie na orbity okołosłoneczne. Kometa, która zanadto zbliży się do gwiazdy, może zostać rozerwana na wiele mniejszych odłamków. Czymkolwiek był kosmiczny pocisk, kolizja miała głęboki wpływ na życie na Ziemi, gdyż wyginięcie dinozaurów dało ewolucyjną szansę ssakom. Kto wie, może gdyby nie Jowisz, nie byłoby człowieka, albo i całej Ziemi. Hałasowanie Jowisza zniszczyło stare planety i zwolniło miejsce dla mniejszych, młodych światów jak nasz. Jowisz może być powodem, dla którego astronomowie nie są w stanie odnaleźć hipotetycznej planety dziewiątej, która rzekomo kryje się gdzieś poza Neptunem. W Układzie Słonecznym wyróżnia się trzy strefy: planety wewnętrzne, planety zewnętrzne i wszystko poza nimi. Tajemniczy obiekt miałby być wielkości Ziemi albo Marsa. Teoria dziewiątej planety głosi, że w przeszłości krążyła wokół czterech gazowych olbrzymów, ale z biegiem czasu została wypchnięta na skraj Układu Słonecznego albo wręcz w przestrzeń międzygwiezdną. Pasma na Jowiszu są wynikiem różnic temperatury, gazu atmosferycznego oraz składu chemicznego. Kiedyś sądzono, że za różnobarwne pasma odpowiedzialne są wyłącznie wiatry atmosferyczne oraz materiał krążący między warstwami atmosfery. Obecnie wiemy już jednak, że jasne chmury albo strefy wskazują na obszar wznoszącego się gazu, głównie amoniaku. Natomiast ciemniejsze chmury, pasy, wskazują obszary, gdzie gaz opada ku powierzchni. Na te prądy konwekcyjne w atmosferze oddziałują też prawdopodobnie same księżyce gazowego olbrzyma. Jowisz posiada gęste, płynne jądro z helu, metalicznego wodoru oraz z rozpuszczonej mieszanki gęstszych pierwiastków. Im dalej od centrum planety, tym niższa temperatura i ciśnienie, a płynne wnętrze przechodzi w atmosferę złożoną, podobnie jak samo jądro, z helu i wodoru. Nie ma tutaj wyraźnie zarysowanej granicy między dwoma stanami skupienia materii. Astronomowie przypuszczają, że pod warstwą chmur jest około 1000 km gazu, który poniżej staje się coraz gorętszy i cięższy, aż w końcu przechodzi w ciecz. Nawet pozbawiony całej zawartości gazów, Jowisz i tak byłby większy od pozostałych gazowych olbrzymów, jak choćby Saturn. Jowisz nazywany jest czasem niedoszłą gwiazdą, co nie jest dość nieprecyzyjnym określeniem. Faktycznie, podobnie jak większość gwiazd, zbudowany jest z wodoru, jednak nie posiada wystarczającej masy, aby zaszła w nim reakcja termojądrowa. Teoretycznie, przy odpowiedniej ilości masy, każdy obiekt może stać się gwiazdą. Chodzi o to, aby wewnątrz ciała temperatura i ciśnienie wzrosły do tego stopnia, aby umożliwić zajście reakcji termojądrowej. Aby stać się gwiazdą, podobną do Słońca, Jowisz musiałby być 1000 razy masywniejszy. Jednak aby przekształcić go w nieco chłodniejszego czerwonego karła, wystarczyłby 80-krotny wzrost masy. Tak czy inaczej, jest nikłe prawdopodobieństwo, że Jowisz kiedyś utworzy drugą gwiazdę w Układzie Słonecznym, chyba że połknąłby liczne ciała niebieskie o podobnej masie. Gdyby Jowisz rzeczywiście stał się gwiazdą, zakłóciłby stabilność Układu Słonecznego, zmieniłby orbity wszystkich ciał niebieskich, a zwiększone promieniowanie słoneczne utrudniłoby rozwój życia na planetach i przypuszczalnie upiekło życie na Ziemi. Jowisz ma najszybszy obrót wokół własnej osi ze wszystkich planet. Pełna rotacja trwa zaledwie 10 godzin. To całkiem imponujące, biorąc pod uwagę, że jest 300 razy większy od Ziemi oraz 2,5 razy masywniejszy od wszystkich planet Układu Słonecznego razem wziętych. Co ciekawe, dalszy wzrost masy Jowisza niekoniecznie oznaczałby większe rozmiary, wręcz przeciwnie. Im wyższa gęstość, tym bardziej zapadałby się w sobie, a zatem gazowy olbrzym mógłby zyskać 4-krotność swojej obecnej masy, pozostając tej samej wielkości. Grawitacja Jowisza rozsadziła ogromną kometę, ale kosmicznemu monstrum to nie wystarczyło. Wydarzyła się niemała katastrofa. Odłamki komety nie porozlatywały się we wszystkich kierunkach, a uformowały prostą linię i ruszyły na Jowisza niczym pociąg. 21 fragmentów o średnicy około 1,5 km przebiły się przez jego atmosferę. Kule ognia zbombardowały powłokę Jowisza z prędkością 60 km na sekundę. Rozgrzały otaczającą je przestrzeń do niemal 28 000
stopni Celsjusza. To wyższa temperatura niż ta w atmosferze Słońca i 312 razy gorętsza niż wrzątek, w którym gotujesz jajko. Jakoś straciłem apetyt. Uderzenie było niczym upadek wielkiego głazu do jeziora. Fragmenty meteorytów uformowały gigantyczne pióropusze na powierzchni Jowisza, wypychając składniki dolnej atmosfery do jej górnej części. Proces ten wyzwolił ogromną ilość energii. Rozgrzane strumienie ognia wystrzeliły do stratosfery. Za latającymi monstrami rozciągały się pióropusze długie na 3000 kilometrów. To więcej niż odległość między Nowym Jorkiem a Teksasem. Na miejscu upadku pojawiły się ciemne plamy. Były one rozmiarów Ziemi. Z kolei tym, co naruszyło granice Jowisza, była kometa zwana Shoemaker-Levy 9. Zderzenie ciał niebieskich zaszło w lipcu 1994. Było prawdziwą naukową sensacją. Po raz pierwszy w historii ludzkości udało się uchwycić katastrofę takich rozmiarów. Wydarzenie zrodziło ważne pytanie wśród astronomów. Dlaczego Jowisz ma takiego pecha? Ciała niebieskie atakują go tysiące razy częściej niż Ziemię czy jakąkolwiek inną planetę w Układzie Słonecznym. Dobra, sprawdźmy to. Postanawiasz wsiąść na pokład statku kosmicznego i udać się na tajemniczego Jowisza. Standardowemu promowi kosmicznemu taka podróż zajęłaby 2 lata, ale twój jest o wiele szybszy. Będziesz tam za... O, super! Podróż zajęła całą sekundę. Jowisz jest w zasadzie dość duży. Mógłby pomieścić 1300 planet rozmiarów Ziemi. Swój piękny wygląd zawdzięcza gazowym obłokom. Planeta ta nie ma utwardzonej powierzchni, ale jest na niej dziwna plama. Wygląda jak gigantyczne oko, do którego wejdzie 3,5 kuli ziemskich. Taki sztorm przestraszyłby każdego. Jest 10-krotnie wyżej niż Everest, a podmuchy wiatru dochodzą w nim do niemal 490 km na godzinę. Trwa on nieustannie od 350 lat. Nie schowasz się przed nim w samochodzie. Dobrze, że jesteś w swoim statku. Gdyby wszystkie planety w Układzie Słonecznym złączyły się w jedną wielką, nowy obiekt byłby w dalszym ciągu 2,5 raza mniejszy od Jowisza. Jego rozmiar bezpośrednio wpływa na jego grawitację. Twój statek mógłby się nią posłużyć jak trampoliną. Grawitacja olbrzyma przyspiesza prędkość lotu nadchodzących obiektów i pomaga im szybciej osiągnąć swój cel. Siła ta zmieniła Jowisza w gigantyczny magnes na komety, asteroidy i niebezpieczne odłamki kosmiczne. Jowisz jest prawdziwym kosmicznym bohaterem. Jego tarcza grawitacyjna przyjmuje na siebie siłę uderzenia albo odbija ciała niebieskie wlatujące do Układu Słonecznego. Dinozaury nie podzielają tego zdania, ale jeszcze do nich wrócimy. Co by się jednak stało, gdyby jutro Jowisz został wciągnięty przez wielki odkurzacz? Powiemy tylko tyle. Ogromne problemy. Bez tej gigantycznej tarczy tysiące komet i asteroid znacznie częściej leciałyby w kierunku Ziemi. Większość z nich albo spala się w atmosferze, albo są zbyt małe, żeby nam zaszkodzić. Ale są znacznie większe ciała niebieskie. Po ich kolizji z Ziemią wszelkie życie całkowicie by wyginęło. Na przykład w 2009 jedno z ciał niebieskich zderzyło się z Jowiszem. Zostawiło po sobie krater wielkości Oceanu Spokojnego. Strach pomyśleć, co by zostawiło na Ziemi. Prawdopodobnie zmieniłoby ją w ogromną kulę ognia. Ale niedawne badania astronomów wykazały, że Jowisz wcale nie jest takim superbohaterem. Tak naprawdę jest łobuzem z procą w ręku, który wystrzeliwuje komety w kierunku Ziemi. Jeden z fizyków wykonał pewną symulację komputerową. Na jej podstawie odkrył, że Jowisz ma takie same szanse odbić, jak i wysłać komety w kierunku Ziemi. Gigant przyciąga do siebie potencjalnie groźne obiekty i chroni nas jedynie częściowo. Wcześniej próbował już wytrącić planety z Układu Słonecznego i to kilkukrotnie. 66 milionów lat temu z Ziemią zderzyło się ciało niebieskie o średnicy 16 km. Wyzwolona z tego zderzenia energia zmieniła całą planetę w żywą pochodnię i wywołała potężne trzęsienia Ziemi oraz wysokie tsunami. Z nieba padał ognisty deszcz. Miliony ton odłamków i pyłu w atmosferze zablokowały dopływ światła słonecznego, zaczynając tym samym zimę nuklearną. Katastrofa ta doprowadziła do wyginięcia dinozaurów. Naukowcy nazwali tego kosmicznego ludobójcę impaktorem Chicxulub. Symulacje komputerowe przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazały, skąd nadleciał. Chicxulub nie był asteroidą, a kometą. Oznacza to, że jej rdzeń nie był kamieniem czy metalem, a mieszanką lodu, pyłu i zamarzniętego gazu. Przypominała brudną kulę śniegu lecącą przez kosmos. Meteoryt wcale nie zamierzał wzniecać pożaru na Ziemi, ale Jowisz postanowił inaczej. Wystrzelił w naszym kierunku kilka komet. I tak w 1770 kometa Lexella pojawiła się na ziemskim horyzoncie. Od naszej planety dzieliło ją zaledwie 2,2 miliona kilometrów, co w terminologii astronomicznej oznacza tyle co nic.
Kometa Alexella zbliżyła się do Ziemi bardziej niż jakakolwiek inna w historii ludzkości. Ciało to mogło spowodować wyginięcie wszelkiego życia na Ziemi. Kometa przeleciała zbyt blisko Jowisza. Gigant złapał ją w swoją grawitację, a następnie wysłał w naszym kierunku. Kiepskie zagranie jak na superbohatera broniącego Układu Słonecznego przed złem. Po 3 latach kometa nas minęła. Dwukrotnie okrążyła Słońce, po czym wróciła do Jowisza niczym bumerang, który tym razem wyrzucił ją poza Układ Słoneczny. Ale nie obwiniajmy jeszcze Jowisza. Naukowcy uważają, że gdyby nie on, życie na Ziemi mogłoby się nigdy nie pojawić. Wysłał w kierunku Ziemi meteoryty, które niosły ze sobą molekuły wody. Były one podwalinami ziemskiego życia, które wyewoluowało do formy, którą znamy dzisiaj. Nie wiadomo, czy jakiekolwiek komety z tak cennym ładunkiem pojawiłyby się na Ziemi, gdyby nie Jowisz i jego monstrualna grawitacja. Jeśli wylecisz z Ziemi w kierunku centrum Układu Słonecznego, zobaczysz Słońce i obiegające je 8 planet. Ponadto między Marsem a Jowiszem jest również pas z ponad 1 000 000 asteroid. Według jednej z teorii, na początku istnienia Układu Słonecznego było tylko Słońce, które otaczały obłoki głazów i pyłu. Cząsteczki te przyciągały się do siebie i na przestrzeni wielu milionów lat uformowały planety. Jowisz jednak stwierdził, że nie chce mieć sąsiadów i za sprawą swojej grawitacji uniemożliwił głazom i pyłowi formowanie się w planety. Pozostały one asteroidami, które zebrały się w pasie wewnątrz Układu Słonecznego. Gdyby dzisiaj asteroidy te uformowały planetę, ujrzelibyśmy ciało niebieskie, którego waga stanowiłaby jedynie 4% całkowitej masy Księżyca. Poprzednio pas asteroid był bardzo gęsty, ale grawitacja Jowisza porozrzucała 99% z nich w najróżniejsze zakamarki kosmosu. Nie jest on jednak jedynym obiektem, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju życia na Ziemi. Naszym głównym asystentem jest Księżyc, jedyny naturalny satelita Ziemi. Dla porównania Jowisz ma ich 79 i z każdym rokiem liczba ta wzrasta. Jowisza otaczają również pierścienie, tyle że nie są one tak spektakularne jak te Saturna i praktycznie ich nie widać. Składają się z maleńkich czarnych cząstek. To pył, który meteoryty wystrzeliły po zderzeniu z księżycami Jowisza. Nasz naturalny satelita odpowiada za przypływy i odpływy. Reguluje życie pszczół, ryb, ptaków i płazów. Nawet wy odczuwacie jego wpływ każdego dnia. Zmieniająca się jasność księżycowej tarczy na nocnym niebie reguluje poziom melatoniny w waszych mózgach. Hormon ten odpowiada za rytm senny, który, jak dobrze wiecie, ma kluczowy wpływ na zdrowy sen. Księżyc, jak wiele innych ciał niebieskich, powstał w wyniku innej katastrofy kosmicznej. Miliony lat temu Ziemia przypominała kulę rozgrzanej lawy. Nie było na niej kropli wody i ani krzty powietrza. Spowijały ją jedynie dwutlenek węgla i azot. Wtedy pewna planeta rozmiarów dzisiejszego Marsa zderzyła się z Ziemią. Naukowcy nazwali ją Theia. Wpadła w Ziemię z prędkością 14 tysięcy km na godzinę. Gigantyczna siła uderzenia wyrzuciła w kosmos miliony ton najróżniejszego materiału. Odłamki te uformowały kulę, którą dziś znamy jako Księżyc. Naukowcy niemal rozwikłali tajemnicę Księżyca, ale do dziś nie wiedzą, czy wewnątrz Jowisza jest utwardzone jądro, czy jest on wiszącą w kosmosie gęstą i rozgrzaną zupą. Na Jowiszu znajduje się największy ocean w Układzie Słonecznym, który zamiast wody składa się z ciekłego wodoru. Gdyby Jowisz był 80 razy większy, stałby się jaśniejącą gwiazdą. Jest unikalną planetą, na której ludzie nigdy się nie osiedlą. Ciśnienie panujące w jego wnętrzu jest 2 miliony razy silniejsze niż to na Ziemi. Ekstremalne ciśnienie i temperatura zmiażdżyłyby i spaliły wszelki pojazd kosmiczny, który za bardzo by się zbliżył do Jowisza.